I trudno podać taką krótką definicję, jedno- lub dwuzdaniową, bo chyba jej też nie mam i nigdy nie próbowałam jej stworzyć, ale spróbuję zrobić to w taki opisowy sposób. Na pewno, jak myślę o tym, czym jest język inkluzywny, to myślę sobie, że to jest taki język bardzo pojemny, taki, w którym jest miejsce właśnie dla wszystkich, dla jak największej liczby osób, każdy znajdzie tam swoje miejsce. To jest taki język też zapraszający właśnie jak najwięcej osób do jakiejś takiej wspólnej przestrzeni. Na pewno bym chciała podkreślić, że to jest język wrażliwy, wrażliwy na właśnie różne tożsamości. My pewnie będziemy się tutaj, tak zakładam, skupiać na wrażliwości, na języku równościowym, na języku wrażliwym na płeć albo na tożsamość płciową. Natomiast i dla mnie język inkluzywny to jest coś więcej. To jest język wrażliwy na orientację seksualną, to jest język wrażliwy na pochodzenie, na stopień sprawności, na wiek, więc na wiele różnych innych cech, czynników. I zawsze jak mówię o języku inkluzywnym, to staram się też podkreślać pozostałe rzeczy. O, słyszę siebie. To było bardzo śmieszne. Teraz już chyba nie. No właśnie, więc ja zawsze podkreślam, że język inkluzywny to nie są tylko feminatywy. Mikrofon trochę dalej. Dobrze, będę się starała, problemy techniczne. Tak, że to nie są tylko feminatywy, to są też osobatywy, to są też neutratywy. Ale to są też wszelkie sformułowania, język, który jest wolny od klasizmu, wolny od homofobii, wolny od rasizmu, od ksenofobii, od ableizmu. Ja na przykład właśnie ostatnio jakoś myśląc o języku inkluzywnym, wcale nie myślę o feminatywach, które są oczywiście najbliższe mojemu sercu, czy o neutratywach i osobatywach. Ale jakoś mam takie poczucie, że w moim otoczeniu, takim być może dalszym, być może często nieświadomie, pojawia się taki język, który bardzo dużo czerpie z jakichś takich klasistowskich naleciałości. Ostatnio akurat miałam kontakt z osobami, które pracują z różnymi grupami społecznymi i byłam bardzo zaskoczona, że tak mocno funkcjonuje słowo patologia w odniesieniu do różnych grup społecznych w polskim języku, iż używają tego słowa na przykład osoby, które zawodowo zajmują się wspieraniem różnych grup wykluczonych ze względu choćby na status społeczno-ekonomiczny. Więc jakby staram się też o klasizmie w języku mówić. No tak, ale wrócę w ogóle do języka inkluzywnego. To jest dla mnie taki język, który zdecydowanie w centrum stawia prawo człowieka, prawo osoby do samostanowienia, do takiego określania swojej własnej tożsamości. Daje nam takie prawo do definiowania tego, kim jestem, kim się czuję i jak chcę, żeby o mnie mówiono. Jak sama o sobie mówię, ale też jak chcę, żeby inne osoby o mnie mówiły. To jest na pewno taki język, który nie obraża, nie jest językiem protekcjonalnym, nie umniejsza też. Nie wiem, pewnie już nikt z nas nie stosuje takich sformułowań jak nie wiem, męska decyzja, babskie gadanie, ale tak, to są tego typu sformułowania. Ja też mam takie poczucie, że dzięki językowi inkluzywnemu wzmacniamy widoczność różnych osób, różnych grup społecznych. Ja tak powtarzam, że to jest taki język, który na poziomie z jednej strony językowym, owszem, ale też za tym idą też realne konsekwencje, który wyrównuje szanse w pewnym sensie, który oddaje przestrzeń właśnie tym grupom, tym osobom, które przez długi czas były dyskryminowane, niewidziane, marginalizowane, niesłyszalne w ogóle społeczeństwa. I tak skrótowo mówię, że to jest język sprawiedliwości społecznej, tak najprościej. Jeszcze nie skończyłam, jeszcze będę mówić, dobrze? Tak. Ja też zawsze zwracam uwagę, że język inkluzywny to jest język korzyści. To jest język korzystny zarówno dla różnych grup społecznych, różnych osób reprezentujących bardzo różnorodne tożsamości. On zdecydowanie afirmuje, jakoś wspiera rozwój właśnie różnorodnych tożsamości, też tożsamości płciowej, ale nie tylko. I pozytywnie wpływa właśnie na rozwój psychiczny, pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości, na samoocenę.
ale jest też korzystny dla ogółu. On ubogaca świat, w jakim żyjemy, zwraca uwagę na to, że, jest, że jesteśmy po prostu różnorodni i że ta różnorodność jest wartością. I na pewno chciałabym podkreślić też, że język inkluzywny nie jest statyczny. To jest taki język, który się zmienia, który jest dynamiczny, który odpowiada też na zmieniające się potrzeby, na pojawiające się potrzeby. To nie jest tak, że jeśli nie wiem, napiszemy jakiś podręcznik na temat języka inkluzywnego teraz, to on będzie obowiązywał i nic się nie zmieni za 5 lat. On się być może zmieni, bo będziemy też dalej w naszej świadomości na temat tego, jakie krzywdzące wzorce kulturowe funkcjonują w społeczeństwie, skąd się biorą niektóre krzywdzące sformułowania. Będziemy też mieć większy dostęp do różnych narzędzi związanych też z określaniem naszej tożsamości, różnych narzędzi wsparciowych i tak dalej. Powiedziałam, że jest dynamiczny. No tak, może tak jako przykład podam, że pewnie jeszcze parę dziesiątnaście, nie wiem, lat temu funkcjonowało dość powszechnie słowo nie, kaleka, inwalida. Teraz nikt tak nie powie o osobie z niepełnosprawnością. Teraz mówimy o osobach z niepełnosprawnościami. Więc jakby widzimy, że ten język ewoluuje wraz z rozwojem naszej wrażliwości. Ja też mam takie poczucie, że to jest taki język, który wychodzi z realnych potrzeb różnych ludzi, który czerpie z autentycznych doświadczeń. To nie jest jakiś wymyślony wymysł, właśnie, nie wiem, nowomowa, sztuczny język i tak dalej. To jest język, który naprawdę wychodzi autentycznie z potrzeb różnych grup społecznych. I z jednej strony mam takie poczucie, że on próbuje nadążyć za właśnie zmieniającą się rzeczywistością. Mówiłam o tym, że jest to taki dynamiczny język, ale z drugiej strony jest też wtórny do tej rzeczywistości. Jest jakby w pewnym sensie nazywa zjawiska, które pojawiają się najpierw, w pierwszej kolejności. O. I teraz powiem też coś, co pewnie zabrzmi jak truizm, bo powiedziałam, że język właśnie nadąża za tą rzeczywistością, nazywa jakieś zjawiska, ale też wy pewnie też używacie tego sformułowania, ja zawsze to powtarzam na jakichś zajęciach właśnie, zwłaszcza w kontekście szkolnym, że język też kreuje rzeczywistość, to znaczy zmienia też nasze myślenie o różnych osobach, o relacjach społecznych. Ja powiedziałam właśnie, że bardzo mnie razi używanie, nie wiem, słowa patologia czy innych też klasistowskich określeń, bo od razu uruchamia mi się taka myśl, jak osoby, które pracują z społecznościami wykluczonymi ze względu na status społeczny, ze względu na status ekonomiczny, jak myśląc o nich w ten sposób, w jaki sposób no, udzielają wsparcia, jakby co się kryje w ich głowach i jakiego rodzaju jest to nastawienie i czy rzeczywiście są w stanie wtedy użyć, czy są w stanie wtedy rzeczywiście udzielić wsparcia. Już będę zmierzać do końca. Chciałam na pewno jeszcze tylko powiedzieć, że uważam, że język inkluzywny powinien być też językiem takim czytelnym i zrozumiałym dla ogółu. I może jest to kontrowersyjna teza, nie wiem, czy się zgodzicie z tym, czy nie, ale zdecydowanie uważam, że trudno jest wprowadzać język inkluzywny bez jakiejś formy edukacji i też mam poczucie, że coś, co może być łatwo przyswajalne w jednej grupie, w jakimś jednym kontekście, może być bardzo trudne dla innego kontekstu, dla innej grupy. Dlatego też zawsze powtarzam, że warto też jednak mówić, dlaczego taki język i mimo wszystko edukować też otoczenie. No właśnie, ja też chyba chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie dla mnie język inkluzywny to nie tylko słowa, ale też ważne jest nie tylko właśnie to, co mówimy, ale też jak mówimy, jak używamy tego języka. I też się posłużę tutaj przykładem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest elder speak, albo tak zwane dziadurzenie na przykład. To ja podam przykład. Na przykład zwracamy się do pewnej grupy osób w taki sposób. A zjedliśmy już obiadek, albo niech usiądzie w tym fotelu, nie czyta, nie ogląda. No właśnie to jest taki język, którego używamy bardzo często w stosunku do osób starszych i też mam wrażenie, że bardzo mocno funkcjonuje w polskim społeczeństwie. No i właśnie to jest przykład tego właśnie jak mówimy do osób, czyli w taki bardzo protekcjonalny sposób i traktujemy wtedy zdecydowanie osoby starsze, jak nie wiem, mniej świadome, mniej być może tak, nieudolne i tak dalej.
Dobrze, to chyba na tym skończę. Za bardzo długo mówiłam. To było bardzo ciekawe i słuchałam, jak mówisz o języku jako o tak naprawdę zasobie do pracy społecznej, do pracy na ideach. I to też jest dla mnie interesująca kwestia, że słychać po Twojej wypowiedzi, że właśnie sama działasz w ten sposób. Przecież przedstawiłam Cię przed chwilą jako działaczkę feministyczną, działaczkę antydyskryminacyjną. I teraz mam pytanie do Mateusza, bo Ty spojrzysz z innej perspektywy na te kwestie, z perspektywy językoznawczej. Czy możesz nam opowiedzieć, kto w ogóle decyduje o tym, czym jest język równościowy, kto tworzy ten dyskurs dotyczący tego, czym właściwie to ma być, ten twór, o którym mówimy dzisiaj. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Teraz już się przedstawię głośniej niż na początku. Ja jeszcze ad vocem do tego, co powiedziałaś, bo nie chcę tego zagadać, dlatego że wszystko, o czym powiedziałaś, jest mi bardzo bliskie. Chciałbym się tylko przyjrzeć w kontekście tego pytania, które zadałaś przed chwilą, takim kategoriom, etykietom. To znaczy, mówimy o języku inkluzywnym, to jest oczywiście zapożyczenie, a dobrze by było, żebyśmy wynaleźli i wynalazły takie słowo, które jest słowem polskim na ten język, dlatego że wtedy jest większa szansa na to, że stanie nam się to zjawisko bliższe. I mamy kilka takich propozycji oczywiście. To jest język niewykluczający i język włączający. I nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale bliższe jest mi jednak język niewykluczający określenie. Ponieważ włączanie może odbywać się także siłowo. Niektóre osoby z grup narażonych na wykluczenie nie chcą być językowo włączane w dyskurs dotyczący tej grupy i to jest spowodowane różnymi mechanizmami, także psychologicznymi, czy w ogóle takimi uwarunkowaniami dotyczącymi własnej psychiki i własnego komfortu bycia i poruszania się w świecie i rzeczywistości językowej także. No i właśnie tutaj to też ma duży związek z tym, kto o tym, no właśnie, ma prawo mówić, może mówić, nie może mówić. Czasami spotykamy się z takim przyzwyczajeniem, że to językoznawcy, językoznawczynie decydują o tym, jak ten język wygląda i nie tylko w przypadku poprawności językowej wziąć, czy jakieś tam inne tego typu odwieczne problemy, ale Państwo pewnie świetnie pamiętają taką sprawę ze słowem Murzyn, które opiniowała Rada Języka Polskiego i media oczywiście podchwyciły ten temat i tytułowały te nagłówki różnego rodzaju jako Rada Języka Polskiego zakazuje używania słowa na M. Rada Języka Polskiego nie ma takiej mocy, na szczęście. Nikt nie ma takiej mocy, żeby zakazać nam mówienia czegokolwiek albo nakazać nam mówienia w jakiś konkretny sposób. To jest raczej takie przyzwyczajenie myślowe wiążące się z tym, że my chętnie zrzucamy odpowiedzialność za język, którym się posługujemy, na różne instytucje, na słowniki, na konta w mediach społecznościowych także, bo to też się zdarza. Ktoś tam powiedział, że jest poprawnie, więc tak jest na pewno. Albo profesor Miodek tak powiedział, więc na pewno tak jest. Nie, i sam profesor Miodek też tak uważa, że to, co on mówi, to jest jakieś jego zdanie, jego opinia, która powstała, oczywiście wyprowadzona jest z jakichś tam obserwacji. Jeżeli chodzi o język inkluzywny jako niewykluczający, to sama ta nazwa wskazuje, że każdy i każda osoba ma prawo mówić o tym języku, ale co ważne, tutaj trzeba rozróżnić dwie warstwy tego języka, o którym już powiedziałaś. To znaczy, to jest język ogólny, o którym powiedziałaś, że dobrze by było, żeby był zrozumiany dla wszystkich, i ten obszar prywatny. Bo jeżeli tego nie rozgraniczymy, to nasze prywatne dobrostany językowe, jak to czasami nazywam, staną się taką areną ścierania się potrzeb, czasami jakichś przyzwyczajeń, tego, co lubimy, a czego nie. Musimy się pogodzić z faktem, że w języku ogólnym nie zawsze będzie tak, że będę nazywana w taki sposób, jakiego tego oczekuję w relacjach prywatnych. Znaczy, te dwa obszary językowe się uzupełniają wzajemnie. Oczywiście wymagałbym i myślę, że dobrze by było, żebyśmy wszyscy i wszystkie tego wymagali, żeby osoby, które są bardziej uprzywilejowane w języku, trochę bardziej się na tej ławeczce przesunęły, to znaczy zgodziły się na to, żeby więcej form dotyczących osób narażonych na wykluczenie w języku zaistniało na takich zasadach, jakie te osoby narażone na wykluczenie chcą. Bo jeżeli tego nie będzie, to tak naprawdę chyba do niczego specjalnego nie dojdziemy. Więc to, co nazywane jest często przez socjolożki i socjologów dyskursem tożsamościowym, czyli takim dyskursem ja, moje potrzeby językowe są najważniejsze, one są najważniejsze dla mnie i powinny być najważniejsze dla osób, które są z mojego najbliższego otoczenia, ale niekoniecznie są najważniejsze w przestrzeni publicznej. Znaczy, tam ważna jest debata, rozmowa, jakiś rodzaj elastyczności, bo nie chcę mówić o poddawaniu się, dlatego że
grupy narażone na wykluczenie już dużo poddały w społeczeństwie, więc wymaganie kolejnych poddań potrzeb jest nieetyczne zwyczajnie, tak o tym myślę. Z Waszych opowieści wynika, że język niewykluczający jest takim językiem, który wymaga od użytkowników wielkiej wrażliwości, wielkiej uważności, no, ważenia tych słów. Macieju, powiedz proszę, czy według Ciebie inkluzywność, do której tutaj dążymy, albo ta potrzeba, żeby nikogo nie wykluczać, czy to może przeszkadzać użytkownikom języka? Znaczy, ja myślę, że na pewno może przeszkadzać na kilku poziomach. Jeżeli chodzi o tę uważność, to też jest ważna rzecz, kiedy rozmawiamy sobie z jakąkolwiek osobą, którą moglibyśmy w pewien sposób stygmatyzować, czy właśnie wykluczać przy pomocy języka. Ładne właściwie jest to, że my wychodząc często z pytaniem, które mogłoby w innych warunkach powodować pewnego rodzaju, wprowadzać pewnego rodzaju dziwność, czyli na przykład jak się do ciebie zwracać, prawda? Zwykle to pytanie jest traktowane bardzo pozytywnie, to znaczy jako takie zaproszenie do właśnie do tego, żeby skorzystać z prawa do samostanowienia językowego, prawda? I to jest bardzo ważne, bo w tym momencie stwarzamy taką bezpieczną trochę przestrzeń. Równocześnie, przynajmniej oczywiście to jest dowód anegdotyczny, z moich doświadczeń z rozmów na przykład z osobami niebinarnymi, w momencie, w którym ja się potknę, ja się pomylę, dlatego że jest to odrobinę inny język niż mówię na co dzień. Zwykle nie wiąże się to z drugiej strony z żadnymi negatywnymi reakcjami. Te osoby zwykle rozumieją, że po naszej stronie zmienia się pewnego rodzaju praktyka językowa, prawda? My się staramy otworzyć i to, że popełniamy tutaj błędy, jest zupełnie naturalne. Myślę, że kluczowa jest tutaj po prostu empatia i otwarcie na tę drugą osobę. Ale czy ten język może nam przeszkadzać inkluzywny? Ja myślę, że bardzo ważne jest to, o czym powiedział też Mateusz, że nie wszystkie grupy mogą chcieć korzystać z tego i być włączane na siłę. I absolutnie nie powinniśmy tego robić, nie powinniśmy naszych przekonań tutaj przenosić na kogoś, przymuszać kogoś do używania form, które według nas będą bardziej włączające, bo nie nas te formy dotyczą, prawda? To jest tak, że wszyscy mamy prawo do tego językowego samostanowienia. Jeżeli jakaś osoba nie chce, żeby wobec niej używać tego języka inkluzywnego, to my nie mamy prawa również tego narzucać. Do tego dochodzą oczywiście takie kwestie bardzo proste pod tytułem ekonomiczność języka, to znaczy w rozmowach z dużą grupą na przykład faktycznie możemy komplikować komunikaty przez próby mowy inkluzywnej, jeżeli będziemy się zwracać na przykład za każdym razem używając i maskulatywu, i feminatywu, albo rodzaju niejakiego osobatywu i tak dalej, możemy sprawić czasami, że te komunikaty są trudniejsze do zrozumienia. I tutaj oczywiście też trzeba się zastanowić nad tym, jaki jest podstawowy cel danej komunikacji, bo to jest też na przykład trochę rozmowa o tym, czy feminatywy mogą być używane. Teraz była sytuacja z radczynią, prawda? Jeden z organów wydał opinię, że można używać radczyni, mimo tego, że nie ma radczyni w ustawie. Radcowie byli bardzo przeciwni, mówili, że absolutnie nie można używać słowa radczyni, ponieważ nie pada w ustawie. Pytanie, czy w każdej ustawie o wykonywaniu jakiegokolwiek zawodu powinno być tak, że jest i leksem męski, i żeński. Bo nie wydaje mi się, żeby wprowadzanie za każdym razem tego było dobrym pomysłem, ponieważ może dodatkowo komplikować jeszcze akty prawne, które i tak są napisane zwykle językiem prawniczym, umówmy się, niezbyt przyjaznym użytkownikom, użytkowniczkom języka. A taki język niezbyt przyjazny, żargon, no on też nie jest zbyt inkluzywny ze względu na to, że jest żargonem, prawda? Więc ja myślę, że tych blokad, które mogą może stwarzać język inkluzywny, trochę jest i myślę, że zawsze powinniśmy się skupiać po prostu w relacjach jeden na jeden to jest prostsze, bo wystarczy się skupić na drugiej osobie. I dla mnie chyba język inkluzywny jest również tym, to znaczy to jest skupienie się na potrzebach drugiej osoby w kontakcie i skupieniu się na podtrzymaniu tego kontaktu, na komunikacji, a nie stawianiu na swoje potrzeby. O, tutaj bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo czasami jak rozmawia się z ludźmi, którzy może odrobinę mniej chętnie podchodzą do zmian, tych zmian w języku. One mówią, no dobra, ale
ja miałbym mówić o tej osobie przy pomocy na przykład jakiejś formy neologicznej, ja nie czuję się z tym komfortowo. I dlaczego ja mam rezygnować ze swojego komfortu, prawda? No i język inkluzywny polega chyba trochę na tym, że przestajemy stawiać ten swój komfort w absolutnym centrum. I musimy się zastanowić nad tym, kogo ta forma dotyka, kogo ona dotyczy, do kogo się przykleja. Bo to jest tak, jakbym w tej rozmowie na przykład ja poprosił, żebyś ty do mnie nie mówiła per Maćku, bo uważałbym, że ta forma mnie jakoś upupia, nie lubię jej, cokolwiek. A ty konsekwentnie, jako że najbardziej lubisz tę formę i nie chcesz rezygnować ze swojego komfortu, mówiłabyś do mnie per Maćku, prawda? I wtedy no, prawdopodobnie wyszłabyś, przepraszam, że w tym momencie stawiam cię w takiej roli trochę opresywnej, to zupełnym przypadkiem, ale wyszłabyś prawdopodobnie na osobę cokolwiek niekulturalną, prawda? Jeżeli konsekwentnie w ten sposób by się do mnie zwracała. Chyba jednak powinniśmy zawsze zostawiać prawo osobie, której dana forma dotyczy, do decydowania, jaka ta forma może być. I z tym nie mamy problemu. Kiedy ktoś na imprezie przedstawia nam się Ryszard, my do niego mówimy, hej Rysiu, on mówi, nie, tylko proszę, nie Rysiu, nie cierpię tej formy. Nie robimy tego, prawda? A równocześnie wiele osób dalej ma problem z tym, że jeżeli ktoś powie, że okej, jakby chce, żebyś do mnie mówił Riko, czy cokolwiek, no i tutaj ten problem zaczyna się pojawiać, mimo tego, że przecież to jest dokładnie ta sama sytuacja. Dzięki. Zatrzymała mnie trochę ta kwestia przykładów. Jakie jeszcze inne można by było podać, prawda? Tak czy inaczej, myślę, że warto jeszcze pociągnąć troszeczkę ten temat. No właśnie, na ile ten język, który nazywamy tutaj inkluzywnym, na ile on włącza, a na ile wyłącza, czy też na ile wklucza, a na ile wyklucza różne osoby. Czy mógłbyś, proszę, pociągnąć jeszcze, Mateusz, ten temat? Na ile język inkluzywny jest włączający, na ile wykluczający? Czy język jest tylko narzędziem, więc jak każde narzędzie ma swoje ograniczenia i bardzo często mówi się o tym, że formy różne formy zapisu, form albo dwurodzajowych, albo takich, które włączają także osoby niebinarne, mogą być nieprzeczytane na przykład przez urządzenia, które służą osobom głuchym, przepraszam, osobom niewidomym do tego, żeby zapoznawać się z jakąś książką. Więc to jest pewne ograniczenie tego języka w jakiś tam sposób. Oczywiście to są tylko jakieś sprawy techniczne, to znaczy gdyby była wola, a właściwie gdyby był pieniądz za tym idący jakiś konkretny, bo współcześnie obserwuje się to, że kapitalizm mocno wchłania język inkluzywny i próbuje ten język inkluzywny w jakiejś formie również sprzedać. W związku z tym tutaj też widzę pewnego rodzaju ograniczenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli myślimy o kapitalizmie jako systemie, który promuje osoby, które mają jakąś sprawczość finansową przede wszystkim, to przede wszystkim te osoby będą włączane przez kapitalizm za pomocą języka inkluzywnego, który został przez kapitalizm zawłaszczony. Więc to też jest kolejne jakieś niebezpieczeństwo, które idzie w parze z tym językiem. Ale ten język inkluzywny, znaczy, ja pamiętam taką sytuację, nie wiem czy Państwo też, profesor Bralczyk kiedyś na jednym z wystąpień powiedział, że język inkluzywny, który miał łączyć, dzieli. I podniosło się larum i w internecie, i poza internetem. Ja zresztą sam komentowałem te słowa, bo wydawały mi się oburzające i do dzisiaj uważam, że są oburzające. Natomiast pomyślałem też trochę o tym w inny sposób. Że to nie język inkluzywny dzieli zamiast łączyć, tylko nasze mówienie o tym języku dzieli zamiast łączyć. Bo kiedy mówimy na przykład o tym, że formy pani dyrektor to są jakieś takie formy, które tam się rodzaj nie zgadza, albo są to protezy językowe, albo to są takie formy, które dzisiaj sytuacja, jadę tramwajem, widzę artykuł pod tytułem w jakim wieku ochrzcić dziecko, pediatrka radzi. 1500 komentarzy, 70% dotyczy formy pediatrka oczywiście i jest cały katalog wyśmiewania się wzajemnego. Jedna strona mówi hehe, może jeszcze psycholożka taka lożka, druga strona mówi jak ci trudno wymówić idź sobie do logopedy, a może hehe do logopedki, no i zaczyna się przerzucanie oczywiście różnymi argumentami ośmieszające, więc to mówienie o języku inkluzywnym, jeżeli nie zakłada właśnie tego, o czym powiedziałaś, jakiejś takiej empatii zwykłej, to znaczy, że za tym stoi drugi człowiek i on ma swoje uczucia, i on może jakieś formy lubić albo nie, nie ma to większego sensu. Ja zupełnie nie rozumiem takiego zero-jedynkowego podejścia, które miałoby na celu wprowadzenie do powszechnego użycia feminatywów kosztem form pani dyrektor na przykład. Dlaczego miałoby się to odbyć kosztem tych form? Przecież one są tak samo poprawne. Mało tego, powstały mniej więcej w tym samym czasie, bo również przed wojną powstawały. Zresztą
uskarżali się na to mężczyźni językoznawcy, którzy określali to mianem epidemii w języku. To jest objaw epidemiczny. Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni językoznawcy bardzo chcieli wepchnąć kobiety do kategorii feminatywnej, kobiet wykonujących jakiś zawód. No bo jeżeli już sama nazwa niesie informację o tym, że jest to kobieta, to znaczy, że gorzej wykonuje daną rzecz, daną czynność. Przeciwko temu właśnie występowały bardzo często kobiety. Na przykład Centralny Komitet Polityczny Uprawnienia Kobiet wydał takie oświadczenie, w którym żądano, żeby wszystkie formy męsko-rodzajowe były uniwersalne i miałoby to być zapisane nawet w Konstytucji. Taki był postulat. Kobiety po prostu się bały tego wykluczenia. No bo jak pomyślimy, proszę Państwa, i to jest kolejne zagrożenie tym wykluczeniem języka włączającego, że jeżeli z jakiegoś ogólnego zbioru, który do pewnego momentu nazywamy jednym tylko wyrazem, czy jedną kategorią wyrazów, w tym przypadku męską, zaczynamy używać innej nazwy. To tak jakby Państwo mieli woreczek z klockami. I opowiadają Państwu swojej koleżance, swojemu koledze, no co to masz w tym woreczku? A no klocki mam w tym woreczku. No to ta osoba sobie wyobraża, co tam chce, jakie ma doświadczenia z klockami i tak dalej. Ale w pewnym momencie stwierdzają Państwo, że zaczną Państwo mówić, ale mam te żółte klocki. Aha, czyli żółte klocki są z jakiegoś powodu ważne w tym moim zbiorze klocków. Czyli ten kolor żółty jest zauważony. I teraz zauważenie to jest mechanizm wyłączający z ogólnego zbioru. No i teraz społecznie, co my z tym zrobimy? Bo możemy tak jak teraz powiedzieć super, tak, chcemy zauważyć wreszcie kobiety. Chcemy widzieć językowo także kobiety, które wykonują te same zawody, które wykonują mężczyźni od wielu, wielu, wielu lat. Ale na przykład u progu XX wieku zauważamy kobiety za pomocą feminatywów, ale jednocześnie w związku z tym, że emancypacja dopiero raczkowała, no to było narażenie się na wykluczenie. Dlatego oskarżano kobiety, że wstydzą się swojej kobiecości. To były słowa Zawilińskiego, językoznawcy, tego, który założył poradnik językowy. Czy to jest jedyny powód tego, że kobieta wstydzi się używać formy doktorka, to jest brak cywilnej odwagi przyznania się do tego, że jest się kobietą. No ale przepraszam bardzo, no jeżeli funkcjonowanie jako kobieta i wtedy i dziś nie jest najlepsze, to znaczy sytuacja kobiet w tym kraju jest tragiczna moim zdaniem, w związku z tym siłą rzeczy kobiety chciały się jakoś chronić. I teraz mówienie o tym, że jeżeli nie używasz feminatywów, a to przykład właśnie z tych komentarzy, o których Państwu dzisiaj mówiłem, że tam nie jesteś feministką, o ty podtrzymujesz patriarchat, ty komunistko, bo tak się też o tym myśli, że to formy komunistyczne, pani dyrektor, jest wykluczające. A wciąż jest to w obrębie mówienia o języku inkluzywnym. Chciałoby się tak o tym myśleć, ale tak nie do końca chyba jest. Tak, wydaje mi się, że to jednak właśnie różnorodność jest inkluzywnością i danie wyboru, a nie stawianie warunków tego, kiedy jest się inkluzywnym, a kiedy się inkluzywnym nie jest, bo kto miałby to rozsądzać? To jest powrót do Twojego pierwszego pytania. Kto ma decydować o tym, co jest inkluzywne i włączające, a co nie? Nie ma takiej jednej osoby, jednej instytucji. Nieważne, jak bardzo kogoś lubimy, albo nie lubimy, albo podziwiamy. Faktycznie trochę do tego wróciliśmy, ale jeszcze po drodze pojawiła się inna kwestia. Nie tyle tego, czym jest ten język niewykluczający, a bardziej tych strategii tworzenia narracji, która go dotyczy. Jak o nim mówić, jak go popularyzować. Justyna, mogłabyś nam o tym opowiedzieć. Jak, w jaki sposób, jakie praktyki można wdrażać, by popularyzować język inkluzywny? Tak, postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale wcześniej jeszcze chciałam się odnieść do tego, co Maćku mówiłeś o języku, o ekonomiczności języka inkluzywnego, bo mam tutaj, znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu też taki konflikt trochę wartości może. To jest pytanie, co jakby stawiamy na pierwszym miejscu, albo na czym nam zależy. Czy zależy nam na tym, żeby właśnie na poziomie językowym jednak widoczność różnych osób, załóżmy tutaj osób o różnych tożsamościach płciowych, była zapewniona, czy na przykład zależy nam na tym, żeby przekazać po prostu, nie wiem, informacje, treść i tak dalej. Ja przyznam, że sobie zrobiłam takie ćwiczenie. Miałam tutaj takie dodatkowe zlecenie, które polegało na tym, że miałam w 2500 słów opisać, jak działania organizacji pozarządowych i było tych tekstów, zdaje się, myślę, że ze 100. I najpierw rzeczywiście miałam takie poczucie, no, tracę tutaj, po prostu nie mogę przekazać jakichś istotnych informacji, po prostu informacji o tym, że dodatkowy warsztat został zrealizowany albo że, no nie wiem,
A potem złapałam się na tym, że absolutnie tak nie jest, że jednak mój tekst jest wartościowy i bogaty właśnie wtedy, kiedy zawiera feminatywy, zawiera osobatywy, że język polski jest tak elastyczny i mimo wszystko, no my tak narzekamy na język polski, że on jest taki niewdzięczny i tak dalej, a jednak można sobie radzić. Ja teraz może nie będę podawać jakichś konkretnych przykładów. Ostatnio natknęłam się na taką bardzo przyjazną publikację, wydaną zdaje się na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy pod redakcją Iwony Rutkowskiej-Chmury, gdzie na końcu są jakby różne ćwiczenia takie, gdzie można sobie po prostu przepisać albo opowiedzieć inaczej różne treści, używając właśnie języka inkluzywnego i okazuje się, że właśnie ten argument ekonomiczności można bardzo łatwo podważyć. Nie wiem, nauczyciele i nauczycielki można używać, nie wiem, sformułowania kadra, grono pedagogiczne. Jakby, chodzi mi o to, że jakby jest dużo różnych strategii, którymi można sobie radzić tutaj, tylko być może po prostu jak nie czytamy o tym, nie wiemy, no nie wiem, nie interesujemy się tym, to wydaje się to może trudne, ale zrobienie takich kilku ćwiczeń naprawdę polecam. To bardzo też rozwija, myślę, no pokazuje też inną perspektywę. Tak, ale pytałaś o praktyki. Tak, tylko jeszcze dodam w tym miejscu, z mojej perspektywy szkolnej, tak jak myślę o tych zamiennikach, że nie muszą być nauczyciele, może być grono pedagogiczne. Wiecie, ja na przykład, gdy tworzę jakieś tam, piszę posty na stronę szkoły o wydarzeniu, które mogłam organizować z uczniami, uczennicami, lubię napisać społeczność szkolna. Dokładnie. I zobaczcie, że to jest od razu dodatkowy... Znowu, dodatkowy zasób, taki pokazywania, że jesteśmy jakąś jakieś wspólnotą. Jakieś więzi, relacji, dokładnie tak, dokładnie. Też używam tego sformułowania. No właśnie, ale wrócę do tych strategii, do praktyk właściwie. Ja przyznam szczerze, że oczywiście lubię rozmawiać, ale rzadko biorę udział w tego typu debatach, które są jakimś jednak mimo wszystko debatą jakąś ekspercką. Bo jednak na co dzień pracuję z osobami, które, no z kadrą pedagogiczną przede wszystkim, może nie na co dzień, ale częściej, o. Gdzie jakby staram się popularyzować właśnie używanie języka inkluzywnego wśród właśnie kadry. I przyznam szczerze, że właśnie bardzo często spotykam opór w tej kwestii i jest to opór, który wynika przede wszystkim z braku takiego kontaktu z językiem inkluzywnym. Wbrew pozorom jakby nadal wiele osób, duża część społeczeństwa nie ma kontaktu z tym językiem, a jak próbuję się dowiedzieć, dlaczego nie ma kontaktu, to właściwie dlatego, że po prostu nikt inny w otoczeniu nie praktykuje. Nie wiem, dokumenty szkolne są napisane takim językiem bardzo androcentrycznym. Różne procedury są spisane właśnie też takim językiem. Ogłoszenia o pracę są pisane takim językiem. Treści na przykład podręczników szkolnych, treści lektur, Ola, pewnie ty będziesz mogła powiedzieć więcej na ten temat, bo to jest twoja specjalizacja, ale też są pełne języka właśnie takiego klasizmu językowego, seksizmu, mizoginii, więc jakby to też, jakby my jesteśmy, żyjemy w tym otoczeniu, więc trudno, żeby używać innego języka, jeśli nie mamy z tym kontaktu. Na pewno najlepszym sposobem na to, żeby bardzo szybko przekonać się do stosowania tego języka jest po prostu, no tak, wtedy, kiedy tak jakaś osoba, która potrzebuje, aby używać języka na przykład neutratywów, feminatywów i tak dalej, znaczy pojawia się w naszym otoczeniu, to wtedy bardzo szybko zmieniamy zdanie. To znaczy ja mam poczucie, że te dyskusje są często teoretycznymi dyskusjami na Facebooku, kiedy ja na przykład piszę, przywołałeś ten przykład słowa na M określającego właśnie osoby czarne. Pojawiła się taka debata w polskim internecie, zdaje się po śmierci chyba George'a Floyda to było, 2 lata temu, tak? W związku z ruchem Black Lives Matter. Tak, dokładnie. I ja pamiętam, że po prostu internet zalały wtedy takie komentarze, ale to nie jest obraźliwe słowo. Jest to słowo, które pochodzenie wywodzi się ze słowa maur, które nie oznacza wcale, no i tak właśnie widziałam mnóstwo takich różnych wywodów, długich, też nagrywanych na YouTubie i tak dalej. No i myślę sobie, że gdyby taka osoba stanęła twarzą w twarz z czarną osobą, to w życiu takiej argumentacji by nie użyła.
myślę, że wtedy taka osoba po prostu przyjęłaby punkt widzenia innej osoby, która mówi, ja po prostu nie chcę, żeby tak do mnie mówiono. To nie jest właśnie, to chyba ty, Maćku, powiedziałeś to, że to nie jest kwestia gustu, albo nie pamiętam. To powinien być w ogóle ostateczny argument, prawda? To znaczy, jeżeli ja nie chcę, żeby jakoś o mnie mówiono, no to ludzie tego nie powinni robić, prawda? Tak, dokładnie. No, więc w każdym razie to jest tak, dokładnie, kwestia empatii, jakby w takiej, tak. No więc myślę sobie, że szkoda, że być może jeszcze właśnie, no nie wiem, być może społeczeństwo jeszcze nie jest na tyle różnorodne, albo, ale jakoś wierzę, że to się zmieni i też widzę, że jednak ten język się popularyzuje. No właśnie, i ja sobie jeszcze tak zastanawiałam się, jakich argumentów używać, więc na pewno używam takiego argumentu zawsze, po prostu jest to taki argument chyba, który jednak działa najczęściej, że to nie jest kwestia właśnie gustu, to nie jest kwestia tego, czy mnie się to podoba, czy nie, to jest po prostu kwestia empatii. Jeśli ktoś mi mówi, że chce, żeby o mnie mówić w taki sposób, to ja to przyjmuję i nie kwestionuję tego, bo tego samego oczekuję od innych osób, o. No właśnie, ja też sobie myślę, że bardzo ważne jest też, żeby po prostu rozmawiać o tym, dlaczego różne sformułowania, które są wątpliwe, które są kontrowersyjne, problematyczne, dlaczego one nie są okej w 2023 roku, czyli w świecie współczesnym, w którym żyjemy, w którym mamy jakąś wiedzę na przykład o opresji, która dotykała różnych grup społecznych, jakie były konsekwencje, jakie są konsekwencje tej opresji. Mamy jakąś wiedzę o przywileju, o tym, kto ten przywilej dzierży, a kto tego przywileju nie ma. Więc jakby myślę sobie, że po prostu rozmawianie o wyjaśnianie właśnie pochodzenia tych różnych terminów jest bardzo ważne, bo to jest jakiś taki też sposób na uświadamianie właśnie dlaczego na przykład, nie wiem, nie warto używać słowa na M. No właśnie, ty już też powiedziałeś, właściwie obaj powiedzieliście, że no a co jeśli właśnie ktoś jednak chce, żeby, nie wiem, na przykład kobieta chce, żeby mówić o niej pani profesor albo pani psycholog. Ma do tego prawo, jest to jej decyzja. Mówiłam wcześniej, że każdy z nas, każda osoba ma prawo do tego, żeby mówić o sobie tak jak chce, więc to jest też prawo tej osoby. Pytanie jest jakby, co za tym się kryje, w sensie co jakby jest pod spodem i ja sobie zadaję to pytanie. I zawsze mam takie podejrzenie, czy to jednak nie jest o tym, to jest też w sumie to, co ty powiedziałeś, tylko bardziej mówiłeś o takiej historycznej perspektywie, nie jest o tym, że właśnie nadal w niektóre sformułowania, niektóre nazwy zawodów przechodzą nam łatwiej w formie męskiej, tak. Dlatego, że one się wiążą po prostu z prestiżem, że gdybyśmy użyły formy psycholożka, nie wiem, profesorka, to one już nie brzmią, brzmią dziwnie, właśnie nie są takie prestiżowe, nie są, może nie brzmią profesjonalnie i ja rozumiem, skąd to się bierze. Mogę wrzucić ci jedną rzecz, bo tak. Mi tylko się przypomniał jeden komentarz z internetu, kiedy właśnie pani pisała o tym, że ona bardzo lubi maskulatywy właśnie, dlatego, że dla niej to jest dowód na to, że udało jej się osiągnąć coś w męskim świecie. I to znaczy, ja uważam, że oczywiście w takim momencie respektujemy wolę tej pani, tak? To znaczy, nie mamy absolutnie żadnego prawa wymuszać na niej używania feminatywu czy określania jej przy pomocy feminatywu. Aczkolwiek ciekawa była tutaj jednak ta argumentacja. Chyba widziałam ten komentarz. Tak mi się teraz... tak, coś mi świta. No tak, uznaję to, nie zgadzam się z tym, ale uznaję, że tak ktoś ma. No właśnie, ja jeszcze mówiłam o tym popularyzowaniu i jest taki obszar, na którym się w ogóle nie znam, ale jest coś takiego jak popkultura i tak sobie myślę, że jest to świetne narzędzie do tego, żeby jednak właśnie popularyzować język niewykluczający, postaram się też używać tego sformułowania, wśród zwłaszcza właśnie młodzieży. Tak sobie myślę, że pojawiły się różne fajne seriale, nie wiem, czy Sex Education było takie fajne, ale oglądałam i wydaje mi się, że to też jakby miało wpływ na to, jak mówimy, nie wiem, pojawiły się tam osoby niebinarne, to było też super, że właśnie jakby w takim przekazie popkulturowym, bardzo dostępnym też, pojawił się po prostu też język inkluzywny. No i też wydaje mi się, że też literatura taka, zwłaszcza z tego nurtu young adult, jest dość też, pojawiają się też takie treści właśnie pisane właśnie z perspektywy osób niebinarnych, często pojawia się tam właśnie różne inkluzywne sformułowania.
Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że oczywiście mamy mnóstwo różnych strategii, ale pewnie ich teraz nie przywołam, bo nie mam ich już w głowie. Na pewno na poziomie takiego języka pisanego też, no właśnie, bo jakby jedna sprawa to jest język mówiony, inna sprawa to jest język pisany. I pewnie jeśli chodzi o język pisany, znaczy mówiliśmy tu już o ekonomiczności języka, mamy też różne strategie, żeby jakby różne perspektywy właśnie i różne tożsamości adresować właśnie w języku. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że czasem zapisanie czegoś właśnie w formie splittingu, czyli nie wiem, czy wiecie, co to jest, to są na przykład nawiasy albo takie podkreśniki, podłogi, nie wiem, jeszcze jakieś jeszcze inne formy. No właśnie, wiem, że one bywają problematyczne, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz spotykają się z takimi formami. Dlatego ja rekomenduję, żeby jednak używać, zwłaszcza właśnie kiedy mamy do czynienia z takimi środowiskami, żeby używać właśnie osobatywów albo szukać właśnie takich strategii, o których mówiłyśmy na początku, społeczność szkolna, kadra pedagogiczna itd. No właśnie. I na pewno to, co rekomenduję, to po prostu stosowanie bardzo różnych strategii. Właśnie, czyli tego wszystkiego, o czym mówiłam, zwłaszcza, no i tak, ja też widzę, jak bardzo jest to kwestia po prostu przyzwyczajenia, więc i też tego, co ty powiedziałeś, Maciek, dawajmy sobie też prawo do błędów, do popełniania błędów, to jest okej, że się poprawiamy, ja też się poprawiam, na początku poprawiałam się bardziej, teraz poprawiam się mniej. Ale też mi się to zdarza i jeszcze też, to prawda, nie zdarzyło mi się, żeby osoba, nie wiem, której pomyliłam zaimki, obraziła się albo, nie wiem, jakoś poczuła się urażona. Właściwie bardziej po prostu przyznaję się do błędu i przepraszam i tak, i to działa. Wspomniałaś o tym mainstreamie, który staje się nagle importerem jakiejś wartości, nośnikiem jakichś takich idei może nawet i myślę o tym, że w ciągu ostatnich paru tygodni rozmawiałam bardzo wiele o feminizmie i po raz pierwszy z osobami spoza akademii, spoza jakichś NGO-sów, bo rozmawiałam przy okazji filmu Barbie. I to jest naprawdę bardzo ciekawa kwestia tego, jak ten mainstream, te popularne teksty kultury, co one nam mówią na temat tego, kim jesteśmy, kim być powinniśmy, jak ze sobą rozmawiać. Wspominałaś wcześniej o androcentryzmie w języku, który jest jakiś taki neutralny, albo oczywisty, albo odruchowy dla wielu osób. No i właśnie dużo mówimy o feminatywach, a mniej o tej męskości w języku. Macieju, czy w XXI wieku, w którym się znaleźliśmy teraz, rodzaj męski może być generyczny? Znaczy, my na pewno umówiliśmy się, że on generyczny jest. A czy jest generyczny naprawdę, to jest inna kwestia. Mamy trochę badań psycholingwistycznych, które pokazują, że nasz mózg odrobinę inaczej działa i dekoduje jednak rodzaj męski tak, że pokazuje nam sylwetki męskie po prostu. Jest taka... I to jest trochę też o tym, co ty przed chwilą mówiłaś, do czego ja też starałem się zrobić ten przypis z tym, że ta pani mówiła o tym, że udaje się w męskim świecie. Jest taka zagadka, która funkcjonuje w internecie od dawien dawna i to idzie mniej więcej tak, że ojciec z synem wyjechali na wakacje i zaraz po opuszczeniu domu przydarzył im się tragiczny w skutkach wypadek. Ojciec zginął na miejscu, syn trafił w stanie ciężkim do szpitala, prosto na salę operacyjną i na tę salę operacyjną wchodzi chirurg, patrzy na tego chłopaka i mówi: nie mogę go operować, to jest mój syn. No i oczywiście, jako że jest to zagadka, ludzie w komentarzach podają różne opcje pod tytułem: on ma dwóch ojców, jest adoptowany i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązanie jest takie, że chirurg była kobietą, prawda? Nasz mózg dekoduje to tak, że jednak widzimy mężczyznę i w przypadku tej historyjki to ma jak najbardziej sens, dlatego że ona ma być zagadką. Pytanie na przykład, czy obecność kobiet na rynku pracy powinna być zagadkowa zawsze. To jest trochę nawiązanie do tego, co przed chwilą mówiłaś. Ten rodzaj męski, generyczny jest teoretycznie, tak? Badania psycholingwistyczne pokazują, że nie bardzo tak jest. Mamy też badania, które pokazują, to chyba grupa pracuje zrobiła, że kobiety rzadziej aplikują na
CV, na ogłoszenia o pracę, w których używa się tylko i wyłącznie formy męskiej, dlatego że nie czują, że to jest po prostu do nich. No i ja nie wiem, czy faktycznie jest tak, że ja na przykład zbyt mocno się na tym skupiam i nie czuję w tym momencie, że mówię o wszystkich, kiedy używam tylko i wyłącznie formy męskiej. Czy faktycznie wszystkich mózgi tak działają? Badania pokazują, że jednak w większości z nas chyba tak, ale tutaj też jak to potrafi być, kiedy sobie o tym myślimy, jak to potrafi być wykluczające, jak potrafi sprawiać, że nie czujemy się zaopiekowani językowo, warto sobie przeprowadzić eksperyment w drugą stronę, tak? To znaczy zwracając się do mieszanej publiczności, na przykład mówić, że zauważyłyście tutaj, prawda? I panowie pewnie czują, że halo, to nie jest komunikat do mnie, prawda? Mamy tutaj, się pojawiła chwilę temu w trzecim rzędzie, Ole Kluczyk, która właśnie skończyła pisać książkę i od samego początku używa tam właśnie tak odmienianych czasowników. Za każdym razem, jeżeli jest grupa mieszana, to jest powiedziały, prawda, na przykład. I to powoduje pewien dysonans u osób czytających. Bardzo podoba mi się to, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego na samym początku. Wytłumaczenie znajduje się na samym końcu, to znaczy jest to przyjmowane jako rzecz absolutnie naturalna. To znaczy wywracam trochę stolik i pokazuję, jakby to wyglądało z drugiej strony. Myślę, że ta generyczność no jest na tyle, na ile się na nią umówiliśmy po prostu. Przywołałeś osobę, która nas tutaj słucha, więc przy tej okazji powiem, poinformuję, że znajdujemy się teraz we wrzeniu świata, jest z nami publiczność, słuchają nas też osoby online. Wszyscy Państwo będziecie mieć możliwość zadania pytań naszym gościom i naszej gościni. Najpierw pozwolę sobie zadać jeszcze po jednym pytaniu, a później powoli będę oddawać głos. Przywołałeś tę historyjkę o chirurżce, która z początku była nazwana chirurgiem i tak dalej, historia funkcji komicznej, którą znalazłeś w sieci. Mateuszu, krąży dużo żartów dotyczących feminatywów, też tego języka, który ma nie wykluczać. Czy ciebie te żarty bawią? Niektóre mnie bawią. Zależy, kto żartuje i do kogo żartuje, bo to jest zawsze istotną funkcją humoru, taką nadawczo-odbiorczą. Zresztą jak każdego komunikatu i każdego aktu komunikacji. Ona ma swój kontekst, ta komunikacja. Ale to, co mnie w internecie nawet już nie tyle nie bawi i nie przeraża, tylko zwyczajnie denerwuje, to jest rechot. I to taki rechot, który pada, jak już wspominałem, z obu stron tej dyskusji. Bo zupełnie nie rozumiem, dlaczego mówiąc o komunikacji, która ma taki ładny rodowód językowy z łacińskiego komunikare, czyli czynić wspólnym, robimy z tego jakąś taką wojnę dwóch plemion, bo to naprawdę wygląda jak zachowania plemienne. Zresztą tak o tym mówią socjolodzy i socjolożki, że to jest taki narcyzm kolektywny, znaczy jedna i druga grupa uważa, że jest grupą pokrzywdzoną językowo, w związku z tym próbuje jakoś uwydatnić swoją krzywdę. Jeżeli którakolwiek osoba z tej bańki zaczyna wątpić, to nie tylko jest wyrzucana poza tę kolektywność, tylko wrzucana do bańki przeciwnej. Znaczy, trzeba mieć wroga, niestety. No i ten rechot, który jest wzmacniany tymi wszystkimi pewnie świetnie Państwu znanymi emotikonami, na przykład na Facebooku, tej uśmiechniętej buzi, której naprawdę już szczerze nie znoszę. Ona wcale mi nie wygląda jak uśmiech, tylko właśnie jak jakiś okropny, wykluczający rechot. No to są te żarty, które znamy świetnie, hehe, psycholożka, a z drugiej strony, a może jeszcze, nie wiem, czy Państwo pamiętają taką sytuację z Kasią Nosowską, która wypowiedziała się na temat feminatywów i została wyśmiana jako hehe, a może jeszcze będzie pani piosenkarz. No teoretycznie jest to możliwe, to znaczy nie wiem, dlaczego akurat tą formą mielibyśmy ją wyśmiewać w jakikolwiek sposób, bo przecież jest ogromna grupa osób w tym kraju, głównie w tym kraju, posługujących się polszczyzną. Mówię osób, bo przecież też są osoby niebinarne, które posługują się formami żeńskimi, nazywając siebie, określając siebie, które używają form pani plus rzeczownik, rodzajowo wtedy żeński, bo to jest też ważne. To, że on się kończy na spółgłoskę, to jeszcze wcale nie oznacza, że jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. Tutaj składnia wchodzi w grę.
jedno tylko no. pytanie, bo ja się zastanawiam, pamiętam tę imbę z Katarzyną Nosowską i pamiętam oczywiście był bardzo niemiły rechot na samym początku, ale on mam wrażenie, że dość szybko ustał i zastanawiam się, czy to nie było też wynikiem tego, że bardzo szybko, bo pani Katarzyna się z tego wytłumaczyła i wytłumaczyła się z tego w sposób bardzo sensowny, ale równocześnie w tym pierwszym komunikacie jednak dość mocno wybrzmiało to, że ona nie chce feminatywów, to znaczy uważa w tym momencie to za niepotrzebne i tak dalej. Potem dookreśliła, o co jej chodzi, ewidentnie po prostu błąd w sformułowaniu zdania, ale mam wrażenie, że ten rechot potem, który trwał i trwał, trwał za długo, to zataczało po prostu potworne kręgi, wynikał z tego, że tam odpowiedzialność za źle sformułowany komunikat została przerzucona na odbiorców i odbiorczynię. To znaczy od razu było, ja zostałam, wy źle zrozumieliście, wy nie zrozumieliście, co ja miałam do powiedzenia, nie? I to też zawsze buduje pewnego rodzaju złość. To znaczy sytuacja Kasi Nosowskiej jest o tyle dobra, że Kasia Nosowska w przeciwieństwie do osób, które tutaj siedzą, jest jednak osobą bardzo publiczną i ma tę moc symboliczną. Znaczy w tym sensie, że ona ma tę śmiałość i możliwość tłumaczenia się i może się nie spłoszyć. W związku z tym, że stoją za nią pani setki tysięcy ludzi. Mamy nadzieję, że pani nas... I bardzo dziękujemy za to, co pani zrobiła. To było bardzo dobrym przykładem modelowania w ogóle, a nie pokazywania, jak żyć. Natomiast są osoby, które się zwyczajnie przestraszą tego śmiechu i tego rechotu i się schowają. I nie będą w stanie, nie będą miały na tyle siły, żeby upomnieć się o swój dobrostan językowy, żeby się wytłumaczyć. To jest ten rechot, który jest rechotem krzywdzącym z obu stron i to działa już od wieków właściwie. Bo już wspominałem Państwu o tych przykładach z początku XX wieku, kiedy wyśmiewano kobiety za to, że właśnie nie chciały używać feminatywów i współcześnie też to się dzieje i w drugą stronę to też jest jasne. Więc ja bym chciał, żeby ten śmiech raczej był taki wspólny. No, bywają tam śmieszne i formy, które się wydają nam zabawne i możemy się pośmiać z form, na poziomie form, ale jeżeli już za tym stoi jakaś potrzeba nazewnicza to, i taka ludzka, to może lepiej tego nie robić. I wydaje mi się, że język inkluzywny jest taką wrażliwą materią, wobec której humor w dużej części jest ryzykowny, a w bardzo dużej części jest szkodliwy. To znaczy łatwo się jednak z tego śmiać. Zresztą z tego bardzo często stand-up też korzysta, prawda? Z grup mniejszościowych narażonych na wykluczenie. No ale to jest wszystko coś, co musimy sobie rozważyć. Internet to lubi oczywiście, bo to promuje niestety, więc ten rechot jeszcze rośnie, rośnie, rośnie i rośnie. I niestety no, ja jestem pesymistą akurat, jeżeli chodzi o nasz sposób rozmawiania o języku inkluzywnym, ten, który jest widoczny. Bo z doświadczeń takich, o których ty też mówiłaś, takich prywatnych, raczej jest odwrotnie. To znaczy rzeczywiście jest tak, że jeżeli rozmawiamy z osobami nam bliskimi, to tam jest dużo uważności, dużo empatii, dużo uznania dla nas w tej komunikacji, no bo mamy jakiś wspólny cel. Celem wspólnym jest to, żeby się porozumieć. Mówiłaś też o tym, że no tam nie powinny jakoś osoby mówić, ty też Maćku o tym wspominałeś. Wydaje mi się, że właściwie powiedzieć można wszystko, tylko trzeba pamiętać też o tym, że my ponosimy zawsze konsekwencje swojego mówienia. To znaczy ja oczywiście, że mogę nie uznać twojej prośby, czy twojej prośby o to, żeby do ciebie jakoś nie mówić, ale ja ponoszę konsekwencje tego, że zrywam tę komunikację. I to jest moją konsekwencją. Nikt mi nie może powiedzieć, że tego mam nie robić. Znaczy może powiedzieć, ale ja mogę na to nie zareagować. Natomiast to jest ta odpowiedzialność, o którą myślę, że warto się upomnieć. Ta odpowiedzialność, którą często zrzucamy właśnie na Radę Języka Polskiego, na media społecznościowe, na osoby, także tutaj siedzące, na Państwu też się to dzieje w życiu. Na przykład takim komunikatem, ja tylko ci mówię szczerze, prawda? No to co? Ja podnoszę to, co powiedziałem teraz na przykład do pani, do rangi jakiejś obiektywnej szczerości, a no chyba zależy nam na tym, żeby ludzie do nas szczerze mówili. Bo szczerość jest wartością, jest czymś dobrym, ale to jest manipulacyjna szczerość. Więc tutaj trzeba dużej delikatności, uważności i mniej może jakiegoś takiego rozbawienia jeszcze, dopóty to jest naprawdę operacja na otwartym sercu. Nie spodziewałam się tego kontekstu, ale nagle tak przyszła do mnie filozofia dialogu Martina Bubera, że rozpoznajemy innego, obcego w tym, kto mówi inaczej. Justyno, do kogo chcesz dotrzeć ze swoją pracą na rzecz języka włączającego? Czy są dla ciebie jacyś oni, inni niż ty, ci rechoczący, czy do nich, do kogo? Oj, spróbuję też odpowiedzieć na to pytanie, ale jeszcze przyszła mi do głowy jedna rzecz, mogę?
taka o tym, kto ma prawo i kto decyduje. Nie pamiętam, który z Was dostał to pytanie, ale przyszło. Bardzo bym chciała chyba, żeby to też wybrzmiało, że właśnie, no oczywiście prawo i decydują zwłaszcza osoby, których to dotyczy, czyli zwłaszcza osoby o określonych tożsamościach z różnych grup, narażonych na marginalizację i wykluczenie, a jednocześnie ja po prostu też mam taki głęboki opór, żeby ta odpowiedzialność cała spoczywała właśnie na tych osobach, albo przede wszystkim. Że to jest ogromna praca, taka praca swoją tożsamością, takie uświadamianie osób kolejny raz, że właśnie no proszę mów inaczej, bo jest to krzywdzące, bo mnie to obraża, bo to słowo ma takie, a nie inne konotacje. Myślę sobie, że naprawdę pewnie to jest jakaś osobna debata, ale taka o takim dobrym sojusznictwie też, o tym właśnie, że my jako takie osoby, które być może nie reprezentują mniejszościowych tożsamości, nie lubię też tego słowa mniejszości, ale no tak, różnorodnych tożsamości, które są jakby należą do tego tak zwanego ogółu, tej reszty społeczeństwa, że to jest nasze zadanie właśnie, to my po prostu mamy teraz wykonać pracę, jak być dobrymi osobami sojuszniczymi. Też w kontekście właśnie pracy nad językiem i pracy językiem też inkluzywnym. Tak, to tylko to dopowiem. A pytanie było o... Do kogo chcesz dotrzeć? Do kogo chcę dotrzeć, tak. No ja chyba mam taką prostą odpowiedź. Ja w swojej pracy, ja pracuję przede wszystkim tworząc materiały edukacyjne, współpracując z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które organizuje dzisiejszą debatę. Docieram przede wszystkim do szkół, do kadry pedagogicznej, do dyrekcji, ale też w ogóle do całej społeczności szkolnej. My tworząc materiały mamy też takie poczucie, że będą je czytać, przeglądać, korzystać z nich rodzice, młodzież. Więc wydaje mi się tak szeroko pojmowana taka społeczność szkolna. Natomiast w swojej pracy w Funduszu Feministycznym pracuję z bardzo różnymi grupami kobiet i osób, zwłaszcza z takimi też narażonymi na marginalizację, na wykluczenie, z osobami z niepełnosprawnościami, z osobami należącymi do różnych grup narodowościowych, z osobami posługującymi się innym niż polski językiem, z osobami młodymi, z osobami pracującymi seksualnie, więc bardzo są to różne grupy i mam poczucie, że właśnie chciałabym, żeby bardzo dużo na przykład z osobami mieszkającymi, z kobietami mieszkającymi na wsi. I bardzo bym chciała, żeby te grupy się usłyszały wzajemnie. I jakoś widzę, że największy efekt, który osiągamy, to jest taki, kiedy po prostu te różne osoby z różnymi doświadczeniami mogą się spotkać i też porozmawiać między sobą. I wtedy naprawdę problem językowy jakoś znika. Znaczy, to jest coś, co powiedziałam już wcześniej, że taka platforma, umożliwienie osobom spotkania się, danie takiej platformy, gdzie mogą się wymienić, ale też na żywo po prostu zobaczyć inną osobę, porozmawiać z nią, naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienia. Więc ja chyba bym wymieniła te dwa środowiska, znaczy tak, to nie są środowiska, tak, na pewno środowisko szkolne, natomiast pracuję dużo właśnie z kobietami, z osobami z całej Polski i zależy mi na tym, żeby po prostu mogły też się poznać i też tak, jakby doświadczyć tego, jakim językiem mówić, nie tylko o sobie, bo ja zakładam, że feminatywy to jest coś, co te osoby mają we krwi już, natomiast wcale nie jest oczywiste i zdarza się, że właśnie osoby, nie wiem, mieszkające w dużych miastach, w bardzo taki, powiedziałabym, protekcjonalny sposób wyrażają się o osobach mieszkających na wsi, że no tak, więc jakby chciałabym po prostu, żeby tutaj uwrażliwiać różne grupy, też kobiet i osób na inne tożsamości. Opowiedziałaś o tych grupach docelowych, do których chcesz dotrzeć. Wymieniłaś, opisałaś swoją działalność fundacyjną, też tę Bibliotekę Zasobów CEO, co do której bardzo się cieszę, że ona istnieje, że też gdzieś tam są moje 3 grosze. Ale tak sobie myślę, że no to nadal jeszcze nie są wszyscy,
Myślę też, że jeżeli chodzi o nośniki, narzędzia, które nam pozwalają gdzieś tam komunikować te nasze prawdy dotyczące języka niewykluczającego, no tutaj internet tak naprawdę jest narzędziem, które chyba jako jedyne w dzisiejszych czasach pozwala naprawdę spróbować dotrzeć do prawie każdego. No i cóż, Macieju, w swoim czasie ten twój TED o feminatywach był szalenie popularny, przynajmniej w mojej bańce wyskakiwał w różnych miejscach. Czy możesz nam opowiedzieć, z jakimi reakcjami się zetknąłeś na ten materiał? Jak w ogóle w twoim doświadczeniu ludzie reagują na ten temat stosowania żeńskich form rodzajowych? Wiesz co, z jakimi reakcjami się spotkałem? Spotkałem się z reakcjami bardzo różnymi, to zależy też trochę od miejsca. Najwięcej było jednak tych reakcji pozytywnych, i to znaczy takich pozytywnych. Dla mnie pozytywne reakcje były tutaj takie, że dostawałem, nie wiem, czy mogę powiedzieć, tysiące, na pewno więcej, na pewno były tego setki, ale prawdopodobnie było tego więcej w social mediach i na maila, wiadomości od panów, którzy pisali, że zmienili zdanie w tym momencie, co było fajne i otwierające w jakiś sposób. Równocześnie, no, kiedy się zjechało gdzieś tam, dostawałem, ludzie mi podsyłali najczęściej w social mediach komentarze pod tym filmikiem, no to oczywiście tam było bardzo dużo takich komentarzy niewybrednych również. Bywały takie, które były merytoryczne lub próbowały być merytoryczne. Było też dużo takich miłych diagnoz, które dostałem pod tytułem pizduś w rurkach, albo dowiedziałem się, kim jest Soyboy, na przykład, bo nie wiedziałem, ja a już nie wiem. Chcesz opowiedzieć? Czy... Soyboy to jest osobnik płci męskiej, u którego zanikają drugorzędne cechy płciowe właściwie przez to, że spożywa za dużo mleka sojowego. A, no tak, bo ono podobno zawiera... Myślałam, że od stosowania feminatywów. To też na pewno, to też na pewno. To się łączy wszystko. Mleko sojowe w języku. Tak, feminatywy są mlekiem sojowym w języku, tak. Więc tego było dużo i to było bardzo zróżnicowane, aczkolwiek ten mój TED miał być właściwie trochę nie do końca o feminatywach, tylko on miał być wymierzony bardziej w, powiedziałbym, w agresję. To znaczy, według mnie feminatywy nie stanowią problemu. To znaczy, chcesz korzystać z feminatywów? Korzystaj. Nie chcesz korzystać z feminatywów? Nie korzystaj. To się tyczy obu stron, w sensie tutaj mówię i o mężczyznach, i o kobietach, właściwie więcej stron, to jeszcze osoby niebinarne, aczkolwiek to jest tak, że wiadomo, że tutaj powinniśmy zawsze szanować wolę tej drugiej osoby, tak? O tym mówiliśmy. Jeżeli pani chce być prezeską, to nawet jeżeli mnie feminatywy by się nie podobały, no powinienem ją tak nazywać. Jeżeli ona chce być panią prezes albo prezesem, a mnie mogą się bardziej podobać feminatywy, nadal ja nie mam prawa narzucać jej tej formy. Równocześnie, no, ja się nie spotkałem w internecie, bo oczywiście spotkałem się z takimi sytuacjami, o których mówi Mateusz, że w komentarzach ludzie między sobą się naparzają, ale nie spotkałem się na przykład z sytuacją, w której jest artykuł i w tule tego artykułu jest pani prezes powiedziała i tam jest 500 komentarzy o tym, że powinna być prezeska. Równocześnie, jeżeli pojawi się taki... Czasem, tak? Nieliczne, okay. Ale czasem. No ale właśnie, pytanie, nieliczne i to powiedzmy, że od stosunkowo niedawna, a jednak jest tak, że jak się pojawi prezeska albo co gorsza właśnie kierowczyni, gościni i tak dalej, no to od razu w tych komentarzach jest milion głosów pod tytułem nie wolno tak robić, niszczenie jedzenia, marksizm kulturowy, to jest śmieszne, no, to jest ośmieszanie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często tam słyszy się również o tym, że te feminatywy są narzucane, wciskane i tak dalej. I tutaj się pojawiał mój główny zgrzyt. To znaczy, nie wiem na jakiej zasadzie podjęcie suwerennej decyzji językowej, że ja jako osoba pisząca używam feminatywu, bo chciałem, jeszcze najlepiej oczywiście, jeżeli to jest powiedzmy wywiad z tą osobą, to wiadomo, że użycie wobec niej formy, która jest dla niej okej, prawda? Ale nie wiem w jaki sposób ta suwerenna decyzja o sięgnięciu po słowo, poprawne słowo i zastosowanie go w artykule jest wciskaniem, a nie jest wciskaniem wpadania w komentarze i odmawiania komuś prawa do tego, prawda? Więc to miało być w sumie trochę wymierzone bardziej w to i to jest też tak, jak mówisz o tym, jak ludzie reagują na ten temat feminatywów, to
Ja myślę, że nadal tutaj jest problem. To znaczy nadal jak, nie wiem, robię czasami na przykład szkolenia językowe z poprawności językowej czy ze storytellingu i pojawiają się pytania po i często powraca temat feminatywów tak o. I panowie również czasami podnoszą się i mówią właśnie, że no tak, no ale ja nie mam nic do feminatywów, ale... I tutaj jest... Ale one są w tym momencie narzucane. I nawet dwa tygodnie temu chyba miałem taką sytuację, zapytałem pana, ale dobrze, jak one są narzucane? No bo koleżanka z pracy się upiera, że ja mam do niej mówić menadżerka. No i na tym polega to narzucanie. Więc ludzie reagują bardzo często... To nawet nie jest tak, że oni reagują na te feminatywy, tylko sami to wyciągają, ale też mam wrażenie, że jest taki problem, że dużo osób czuje się zaatakowanych, ponieważ czują, że muszą zrobić miejsce innym w języku, prawda? Te osoby to głównie są jednak mężczyźni, bo my zajmujemy najwięcej tego miejsca w języku. Pytanie brzmi, czy to, że kobiety mają być bardziej widoczne w języku, że osoby niebinarne mają być bardziej widoczne w języku, czy to naprawdę wymaga od nas zwolnienia tego miejsca? Przecież język to właśnie nie jest puszka szprotek, prawda? To jest bardziej taki balon. Z niej ona, po pierwsze, on jest bardzo rozciągliwy, po drugie, cały czas rzeczy z niego trochę uchodzą, to znaczy zmniejsza się ich frekwencja, bo zwyczaje językowe się zmieniają, niektóre wygasają. I naprawdę nie jest tak, że my musimy komuś ustępować miejsca. Wystarczy otworzyć się na to, że inni w tym języku też będą. Dziękuję. Szanowni Państwo słuchacze i słuchaczki, nadszedł ten moment. Czy ktoś z Państwa chciałby przyjąć mikrofon, zadać pytanie naszym gościom albo naszej gościni? Ja mam dwa pytania, jedna chyba łatwiejsza i druga trudniejsza. Pierwsze pytanie, czy czasami z powodu szybkości mówienia i najbardziej chodzić do celu, lepiej używać męski dla wszystkich, kiedy jest grupa mężczyzny i kobieta, gdzie byliś, albo gdzie byłeś, albo trzeba zawsze być ostrożny na ten temat. I drugie pytanie jest, że od czasu do czasu i czasami też wygląda trochę modne, ale że osoby proszą, żeby się zwrócić do nich z jako nijaki, więc nie czuję się mężczyzna i kobieta, mimo że wszystko pokazuje, że jest albo mężczyzna, albo kobieta, żeby się skierować do tych osób jak on. Jak wy sądzicie w te dwa przypadki? Dziękuję. Czy to ja może nie będę przejmował całości, tylko się odniosę do tego ostatniego. Według mnie, jeżeli jakaś osoba chce, żeby się jakoś do niej zwracać, to po prostu respektujemy to prawo, prawda? To znaczy, to jest tak, mówiliśmy o tym trochę, jakbym ja poprosił, żeby się do mnie zwracać po prostu Macieju zamiast Maćku, nie mamy z tym problemu. Dlaczego mielibyśmy mieć problem z tym, że jakaś osoba chce wymówić o niej czy do niej w rodzaju nijakim? Poza wszystkim ten aspekt wyglądania, no on może być bardzo mylący, to znaczy niebinarność, ja się w ogóle nie znam na kwestiach biologicznych tutaj, aczkolwiek ufam naukowcom, bo dlaczego miałbym tego nie robić? Binarność nie wygląda, tudzież nie musi wyglądać. Więc myślę, że to jak osoba wygląda, no to nie powinien być dla nas argument jakiś chyba, ostateczny przynajmniej taki. To ja tylko jeszcze jedno zdanie do tego, co powiedziałeś, że dobrze by było też pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o rodzaju, to w przypadku osób, do których używamy rodzaju gramatycznie nijakiego, raczej mówmy o rodzaju neutralnym. Tak. Dlatego, że rodzaj nijaki, czy w ogóle przymiotnik nijaki, kojarzy się bardzo pejoratywnie. Nijaki to jest taki nie wiadomo jaki. Zresztą, gdyby spojrzeć do słownika synonimów, to byśmy znalazły i znaleźli taki szereg nijaki bezpłciowy właśnie, mdły. Prawda, mdły. Bezkrwisty i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj też to jest elementem języka inkluzywnego, czyli właśnie użycie rodzaju neutralnego, a nie nijakiego, który w gramatyce oczywiście jest nadal rodzajem nijakim. Ale zabawne, tylko dodam, zabawne jest to, że my te kategorie mamy z łaciny oczywiście i w łacinie jest feminatywum, maskulatywum i neutrum, a u nas neutrum zmieniliśmy na nijaki. Dzięki za odpowiedź.
na drugie pytanie. Ja może ustosunkuję się do pierwszego pytania, bo też mam poczucie, że właściwie padła odpowiedź. Mówiliśmy o generyczności rodzaju męskiego i ekonomiczności języka. Ja tylko może podam przykłady, bo akurat sobie je wydrukowałam i te przykłady pochodzą z właśnie podręcznika, który został przygotowany, podręcznika o języku inkluzywnym, który został przygotowany na potrzeby właśnie miasta stołecznego Warszawy przez m.in. Iwonę Chmurę-Rutkowską. I naprawdę są sposoby. Na przykład zapomniałeś hasła, nie pamiętasz hasła. Podałeś zły adres mailowy? To chyba zły adres mailowy. Dałeś 3 rzeczy do koszyka? W twoim koszyku są 3 rzeczy. Nie otrzymałeś wiadomości z linkiem? Czy wiadomość z linkiem do ciebie nie dotarła? Zakończyłeś szkolenie? Brawo! Udało ci się zakończyć szkolenie? Brawo! Wysłałeś wiadomość? Wiadomość została wysłana. Więc jak widzicie, naprawdę jest to bardzo proste, tylko po prostu trzeba sobie poćwiczyć. Ja tylko bym dodał tutaj jeszcze tyle, że oczywiście skupiamy się na celu, który chcemy osiągnąć w komunikacji. Nie zawsze jest tak, że celem nadrzędnym musi być dla nas inkluzywność. To jest kwestia priorytetów, tak jak mówiłaś. I oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, że nie wiem, dzieje się pożar i w związku z tym my sięgamy do, znaczy korzystamy z tego, z czego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, więc tutaj używamy na przykład generycznego rodzaju męskiego, żeby krzyknąć, właśnie męskoosobowego, żeby wszyscy uciekli i wiadomo, wtedy użyjemy tego męskiego i podejrzewam, że nie jest tak, że kobiety nie będą uciekać, bo dojdą do wniosku, że komunikat ich nie dotyczy. Aczkolwiek myślę też, że w takiej sytuacji po prostu krzyczelibyśmy uciekamy bez tego wszystkiego. Ja też jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy, jeśli mogę, bo tak rozmawiamy o tych feminatywach i o użyciu feminatywów, ale myślę, że dobrze pamiętać o tym, że używanie feminatywów to jednak jest przywilej. To znaczy, ty o tym wspomniałaś tutaj wcześniej, że w świecie męskocentrycznym, nie tylko w języku, ale także w rzeczywistości pozajęzykowej, używanie feminatywów na przykład w społecznościach czy w grupach, które nie są przeszkolone, które nie mają takiego dostępu do treści związanych z językiem inkluzywnym, jest narażaniem się na wykluczenie wciąż. I to widać w internecie bardzo mocno. A mamy też badania, nie? Tak. 10 lat, tak, 60% kobiet. Które to dobrze pokazują. Więc też wydaje mi się, że częścią tego mówienia o języku inkluzywnym byłaby też nasza miękkość polegająca na tym, że my nie możemy wymagać od nikogo aktywizmu. Czy nie możemy wymagać od innych osób, żeby posługiwały się językiem inkluzywnym, mówiąc o sobie, bo mogą nie mieć na tyle siły, żeby znieść tę agresję, która temu często towarzyszy, niestety. To tak o tym jakoś myślę, kiedy o tym mówisz. To ja się podeprę tylko tutaj przykładem. My, Fundusz Feministyczny, rok temu wydał taki raport Jest opresja, jest opór. Bardzo polecam ten raport. I to jest taki raport zbierający doświadczenia różnych grup kobiet i osób, które korzystały po prostu ze wsparcia funduszu. I to są bardzo często właśnie grupy funkcjonujące na marginesie ruchu feministycznego. I z tego raportu bardzo mocno wynika, że dostęp w ogóle do feminizmu, do wiedzy feministycznej jest absolutnie właśnie przywilejem. Bardzo wiele grup społecznych, kobiet i osób nie uważa się za wystarczająco dobre feministki i właśnie takie dyscyplinowanie, przywoływanie do porządku ich przez osoby, które dostęp ten mają na co dzień, bo na przykład, nie wiem, mieszkają w dużych miastach, bo są sieciowane, bo z różnych powodów po prostu mają ten przywilej, sprawia, że te osoby jeszcze bardziej oddalają się od tego centrum i jeszcze bardziej spychane są na margines, więc też dzięki za ten komentarz. Ja tylko chciałem też do tego, co powiedziałeś, się odnieść, bo bardzo, bardzo dzisiaj ze mną rezonuje, znaczy dzisiaj od jakiegoś czasu, to, że nie mamy prawa od nikogo wymagać aktywizmu w tej materii. Kiedyś pewnie myślałem odrobinę inaczej, aczkolwiek to jest tak, że właśnie mamy te badania na przykład sprzed 10 lat, które pokazują, że 60% kobiet boi się używać feminatywów ze względu na lęk przed ostracyzmem. I to mnie nie dziwi, to znaczy, jeżeli jest tak, że za każdym razem albo co drugi raz używając tego feminatywu narażamy się na szykany, na rechot, na podważanie tego, czy to jest zasadne, czy to jest poprawne i tak dalej, musimy się cały czas z tego tłumaczyć, no to po pierwsze może nam się w ogóle nie chcieć, po drugie możemy nie mieć na to energii, odwagi, i tak dalej. I dlatego ja po raz kolejny bym powiedział, że same feminatywy, oczywiście one tutaj
no, są tylko częścią języka inkluzywnego. Same feminatywy naprawdę nie są, nie powinny być problemem. Chcesz korzystać? Korzystaj. Nie chcesz? Nie korzystaj. Problemem jest agresja, z którą się wiąże ich używanie. To już, przepraszam, ostatnie zdanie, bo byś tak wywołałeś. Ale proszę zauważyć, że w ogóle w świecie męskocentrycznym potrzeby komunikacyjne kobiet prawie w ogóle się nie liczą. Proszę zauważyć, 120 lat, ponad 120 lat dyskusji na temat feminatywów, znaczy takie ślady mamy tej dyskusji, a pewnie były jeszcze i dawniej. Natomiast jak to trzeba usprawiedliwiać? Historią, gramatyką, potrzebami, polityką, ekonomią i tak dalej. Czyli usprawiedliwianie potrzeb komunikacyjnych kobiet to jest po prostu ogromna, ogromna praca. A teraz jeden zwyczajny, mały przykład męskocentryczności. Nie wiem, czy, pewnie Państwo wiedzą, że w okresie urlopu macierzyńskiego część tego urlopu może zostać oddana ojcu i wtedy no, to też jest nadal formalnie urlop macierzyński. I pamiętam dokładnie taki artykuł w Polityce, w którym był taki fragment, że mężczyźni nie mogą się w tym odnaleźć, bo jak to oni mają iść na macierzyński? Nagle. Przecież to jest jakaś potworność. I co zrobił język ogólny, ten potoczny, nie język prawa, bo tam wciąż jest urlop macierzyński, natychmiast pojawiło się określenie tacierzyński, które z takich formalnych względów nie jest najlepsze, bo nie ma czegoś takiego jak tacierz, bo macierzyński od macierzy, a tacierzyński byłby od tacierzy, ale nie ma. Ale już jest urlop tacierzyński, instynkt tacierzyński, potrzeby tacierzyńskie, więc potrzeba komunikacyjna mężczyzn została zaspokojona bardzo szybko. A tutaj mamy prawie dwa wieki rozmowy o feminatywach i niestety, ja nie wiem, końca nie widać, jak się okazuje. Ale to ja bym jeszcze wrzucił tutaj z feminatywami jedną rzecz, bo to jest tak, że na przykład kobiety często mają problem, kobiety lekarki, bo nie mogą używać na pieczątce, prawda, lekarka. Po prostu recepta będzie nieważna, bo kobieta ma tytuł lekarza. I głosy o tym, żeby to zostało dopuszczone, no, są podnoszone od dawien dawna, nic się z tym nie dzieje. Równocześnie przez lata było tak, że no, był tylko tytuł zawodowy pielęgniarki, ale kiedy panowie zaczęli szerzej wykonywać ten zawód, problem został podniesiony i dziwnym trafem mamy w tym momencie tytuł zawodowy pielęgniarza, prawda? A lekarki dalej nie. Ja jeszcze tylko dodam z takiej praktyki komunikowania się z osobami niebinarnymi. Jednak pomyślałam, że dodam to, bo może komuś się przyda jako praktyczna wskazówka. Bardzo wygodnie jest po prostu przerzucić się na czas teraźniejszy, który nie uwypukla rodzaju. Jest bardzo łatwo po prostu, gdy mówimy do kogoś w czasie teraźniejszym, to nie używamy w ogóle żadnego konkretnego rodzaju, ani żeńskiego, ani męskiego, ani przeszłości, prawda? Można tak mówić. To jest prezens historikum, tam Państwo mówią. A idę wczoraj ulicą, patrzę, tramwaj jedzie i co ja widzę? A kolega w tym tramwaju, prawda? A to jednak jest o wczoraj albo tam o tydzień temu, a używamy czasu teraźniejszego. Więc się da, na szczęście. Polszczyzna jest na tyle elastyczna, że daje nam takie możliwości. Tak, po prostu. Albo na przykład zamiast pamiętałaś, żeby wziąć podręcznik. Widzę, masz dzisiaj ze sobą podręcznik i tyle. I myślę, że to z takich praktycznych wskazówek może komuś się przydać. Czekamy na kolejne pytanie od Państwa. Ja tak nawiązując do ostatniej części o osobach niebinarnych, chcę zwrócić uwagę na to, że to jest taka mała uwaga, sugestia może. Kilkukrotnie podczas tej debaty padły takie słowa typu koleżanki, koledzy, panie, panowie, szczególnie zwracając się do grupy osób. I to w pewien sposób wyklucza osoby niebinarne, które nie są w tym gronie i wydaje mi się, że powinno się użyć formy osoby koleżeńskie, proszę Państwa. Właśnie, może o osobatywach jeszcze opowiecie. No to ja tylko krótko zanim o osobatywach, bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że w ramach dyskusji o feminatywach mówi się także o tym, że tworzenie symetrycznych form żeńskich wzmacnia binarny podział w obrębie płci, prawda? Czyli zostaje tam dość mało miejsca na osoby, które nie odnajdują się w tym porządku, do którego przyzwyczaiła nas kultura, bo to jest typowo kulturowy wymysł. Więc rzeczywiście, no, ze swojej strony mogę przeprosić, że takie nie padały formy. Tak. I co było dalej? Osobatywy. To ja już dalej przekażę, żeby nie zagadywać. No właśnie, to jest, ja też ze swojej strony przepraszam, to jest trudne, żeby o tym pamiętać. Ja o tym pamiętam, gdy adresuję jakąś wiadomość do całej mojej społeczności szkolnej. To staram się albo dzień dobry, albo tam faktycznie, no pojawiają się czasem, ja się posługuję terminem osoby uczniowskie, to też dlatego, że po prostu znam, wiem z kim pracuję i wiem, że są tam osoby, do których gdy adresuję w ten sposób, to dotrę i to też będzie adresowane do nich. I jakoś tak
trudno jest nauczyć się tego po kilkudziesięciu latach życia, że zawsze jest dobrze zakładać, że wśród osób słuchających może być ktoś, kto jest osobą niebinarną. Justyna, ja tak? Ja tutaj właśnie czekałam na mikrofon. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Tak czekałam na mikrofon, bo chciałam też powiedzieć, właśnie ja chyba na początku swojej wypowiedzi powiedziałam, że feminatywy nie wystarczą, że mamy 2023 rok i naprawdę feminatywy nie wystarczą. I chciałam powiedzieć, że właśnie jestem po takiej krótkiej rozmowie ze znajomą, która pracuje w jednym z liceów i właśnie wspomniała, że no, wykonują tam dużą taką pracę, bo kadra nie może się odzwyczaić od feminatywów, więc ja tak słucham i nie wiem do końca, o co chodzi. I wtedy, tak, i wtedy usłyszałam coś wspaniałego i moje serce urosło, bo właśnie dowiedziałam się, że prawie udało się naprawdę wdrożyć na poziomie jakby całej kadry pedagogicznej osobatywy i to był taki super przykład, bo szczerze mówiąc spodziewałam się czegoś innego, jak usłyszałam tak, co to za przykład. Natomiast tak, osobatywy to są po prostu takie formy, gdzie używamy słowa osoba plus przymiotnika, tak? Co nie wskazuje na tą płeć binarnie pojmowaną, męską i żeńską. Zakładamy, że płeć jest wielowarstwowa, że jest to spektrum, że tożsamość płciowa jest wielowarstwowa i dlatego używamy właśnie osobatywów, czyli słów osoba plus na przykład, nie wiem, osoba studencka, osoba czytająca, osoba studiująca, imię słowów, tak, tak, tak. Ja też mogę tylko dołączyć się do przeprosin, to jest tak, że jednak praktyka językowa, osadzenie tutaj czasami jest trudno poza to wyjść. Oczywiście no, osobatywy są po prostu kategorią szerszą, tak? Tam się mieszczą wszyscy. Ja też przyznam, że miałem w którymś momencie problem z osłuchaniem się po prostu z osobatywami, aczkolwiek też pomaga tutaj, mnie na przykład pomagało właśnie mówienie o osobach studiujących, a nie studenckich. Dla mnie to lepiej brzmi, a też mamy takie tradycje w języku, prawda? Osoby wysiadające uprasza się o zabranie bagaży. Chociażby. Albo mamy bardzo ładną rzecz, bo mamy przecież, jeżeli zapraszamy kogoś na ślub, to tam jest osoba towarzysząca i to jest bardzo piękna i inkluzywna forma, nie tylko dlatego, że dopuszcza jakby tutaj spektrum binarne, ale to niekoniecznie jest mąż, żona, to może być przyjaciel, przyjaciółka, jakby osoba przyjacielska właśnie, to jest bardzo dużo opcji i ten osobatyw zawsze nam stwarza te opcje. I on jest dość stary, bo ja badałem występowanie tego osobatywu osoba towarzysząca i okazuje się, że najstarsze poświadczenia, chociaż pewnie są i starsze, tylko nie zachowały ich teksty korpusowe, bo to też jest ważne, to jest 30 parę lat temu. W tekstach się zaczęło to pojawiać, więc a myślę, że jest sporo starsze jednak, tylko nie mamy śladów po tym. Nasza dyskusja nabiera kolorów. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? To ja bym jeszcze podrążyła trochę a propos niebinarności, bo powiedzieliście o tym, żeby zwracać się do takich osób w czasie teraźniejszym. Jednak to, wydaje mi się, nie zawsze jest ekonomiczne i też no jednak więcej energii się poświęca na to, żeby myśleć o tym, żeby mówić w tym danym czasie. Jakie są inne sposoby na to i w ogóle gdzie szukać informacji? Też pytam z myślą o szkołach, o nauczycielkach właśnie, które czasem mają w swojej klasie osoby niebinarne i też nie zawsze jest tak, że chcą te osoby po prostu, też nie są w obowiązku tłumaczyć do końca. Wiadomo, że warto, żeby uświadamiać inne osoby, co to jest niebinarność, jak chcą, żeby się do nich zwracać. Ale też nie zawsze jest na to energia i dobrze, żeby wiedziały nauczycielki, gdzie szukać po prostu takich informacji. I też no, w zasadzie myślę, że to też warto zaznaczyć, że wiadomo, że zwracamy się do danej osoby tak, jak ona chce, ale też nie możemy całej odpowiedzialności zrzucać na nią, żeby komunikowała nam zasady w ogóle języka i tak dalej, i tych przemian. Na szczęście w dzisiejszych czasach nauczyciele, ja przepraszam, ale jako jedyna spośród nas chyba pracuję w szkole. Ja obserwuję, że środowisko nauczycielskie przez cały czas się szkoli i uczy i
Bardzo się z tego cieszę. Sama zresztą prowadzę webinary dla nauczycieli i nauczycielek, osób uczących w szkołach w ramach programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Natomiast w moim rozpoznaniu dużo większym problemem bardzo często są rodzice, bo często przychodzą osoby uczniowskie i mówią właśnie, że no rozpoznają siebie jako osoby niebinarne, że ta tożsamość, no zresztą nie tylko to dotyczy osób niebinarnych, w ogóle dzielą się jakimiś swoimi autoidentyfikacjami i my staramy się za tym podążyć, ale jednocześnie bardzo często pada komunikat, że proszę tylko nie mówić moim rodzicom. I czasem jest tak, że w społeczności rówieśniczej funkcjonuje jakieś imię alternatywne w stosunku do tego, co ja mam w dzienniku, ale to tylko z koleżankami, z kolegami, ze społecznością właśnie uczniowską, a samym rodzicom właśnie mówić nie wolno, mówić nie należy. No i właśnie wychowawca albo wychowawczyni, albo osoba wychowująca klasy jest wtedy też w takim rozedrganiu, na ile można, bo przecież gdyby rodzic teoretycznie miał to bardzo za złe nauczycielowi, to można ponieść niestety przykre konsekwencje skutkujące tym, że jeszcze mniej będzie w szkole osób pracujących inkluzywnie. Czy może któryś z Was chciałby coś dodać? Że mam bardzo podobne doświadczenie, że szkoły paradoksalnie dość szybko są w stanie jakby, no tak, jakby przyjmują to, że mają wśród społeczności szkolnej osoby niebinarne i przyjmują, używają prawidłowych, nauczycielki, nauczyciele, kadra pedagogiczna używa prawidłowych zaimków. Właśnie problemem są, ja mam takie doświadczenie, bardziej rodzice. Natomiast ja bym na pewno poleciła, jeśli chodzi o takie źródła, już wspomniałam podręcznik, tam też jest parę ćwiczeń, też mamy tam informacje o osobatywach. Inne publikacje CEO, nie pamiętam, taki narzędziownik, który został wydany niedawno, gdzie byłyśmy Olu współautorkami, też tam są informacje o i feminatywach, i o osobatywach. Natomiast ja bardzo polecam taką stronę zaimki.pl. To jest kopalnia wiedzy o osobatywach i czegokolwiek bym tutaj nie powiedziała, naprawdę polecam po prostu tam zajrzeć, bo jest to wyczerpujące źródło właśnie informacji na ten temat. I ja też właśnie, jeśli pytają mnie osoby, które pracują w szkołach, dyrekcje szkół, kadra pedagogiczna, gdzie szukać, to ja właśnie też odsyłam tam. Wydaje mi się, że udało nam się odpowiedzieć. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Albo może w sieci padły jakieś pytania w komentarzach? Pytam teraz administratorkę naszego spotkania. Głos OFU. Czy mnie słychać? Nie padły pytania. Napiszę, gdzie jest ta publikacja, o której Justyna mówiła. W komentarzu na stronie, w której można obserwować online, słuchać naszego spotkania, tam pojawi się odnośnik źródłowy, pozwalający na wyszukanie zasobu, o którym opowiadałyśmy wcześniej z Justyną. Może jednak jeszcze jakieś pytanie? Państwo się zamyślili. A mamy tutaj siedzieć do 20. A która jest w ogóle taka? Najwyżej będziemy robić dupo godziny, po prostu będziemy siedzieć. O kurde. Zapraszcie trochę, to będzie długa. Zaimprowizować jakieś pytanie. Czy może spotkaliście się, albo ty się spotkałaś, Justyna, z jakimś interesującym tekstem kultury dotyczącym właśnie kwestii tej równości płci w języku, albo w ogóle języka inkluzywnego? Może coś takiego, co warto polecić jako tekst literacki, albo jako film, jako serial, coś, co jakoś pobudza refleksję na ten temat? Właśnie powiedziałam, że jestem w tym bardzo kiepska, ale polecę jedną publikację. Jestem po lekturze takiej książki Nigdy nie będziesz szło samo. I to jest właśnie taka pozycja z obszaru właśnie young adult, ale wydaje mi się, że chyba nie przeczytałam lepszej publikacji, która powstała po polsku, właśnie, która dotyczyłaby właśnie osób niebinarnych i też język, którym pisana jest ta pozycja, jest właśnie językiem włączającym, inkluzywnym, więc jeśli też chcecie sobie poćwiczyć albo zobaczyć, jak to jest właśnie posługiwać się tym językiem, to bardzo polecam. Te dialogi też są skonstruowane w taki sposób, aby osoby właśnie niebinarne
były tam adresowane. Nie. Odebrałaś jej książkę, ale przypomniałam się inna. Jest taka książka, nie wiem, czy się Państwo tym zainteresują, bo to jest trochę podręcznik, umiejętności psychoterapeuty Gestalt. I tam rozdziały są pisane zamiennie, to znaczy raz są w rodzaju męskoosobowym, raz w rodzaju niemęskoosobowym. Niestety ten niemęskoosobowy nie dotyczy osób niebinarnych, to znaczy to jest rozwiązanie połowiczne. Tam jest podmiotem tych zdań jest terapeutka, czyli ten niemęskoosobowy dotyczy rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej. Ale to było też coś, co dla mnie akurat już nie było aż tak nieznane w odbiorze, ponieważ kiedy prowadziłem jeszcze zajęcia na uniwersytecie z kultury języka polskiego, to proponowałem poszczególnym grupom takie rozwiązanie, żeby jednak używać rodzaju niemęskoosobowego w grupach. No bo jeżeli w grupie jest 25 dziewcząt i dwóch chłopaków, to dlaczego by tak nie zrobić? I to ty o tym, Maćku, mówiłeś, że to jest ciekawe doświadczenie umysłowe i rzeczywiście tym chłopakom, studentom, używam tu rodzaju męskoosobowego szczegółowo, to znaczy, twierdzili, że to było dziwne na początku doświadczenie, ale bardzo szybko się z tym oswoili. I to naprawdę niewiele wymaga. To znaczy ten strach na początkowy bardzo szybko ustępuje, jak już człowiek się zaczyna z tym w jakiś sposób oswajać. To myślę, że to jest ciekawe przeczytać na przykład taką książkę, która zamiennie tych form używa. Ja bym dodał to. Śmiało, bo ja mam trochę inny temat. Okay. To ja nie powiem również, że dodałbym Anuk, ale bardzo się cieszę, że Anuk już tutaj padło dwa razy. Mów o mnie ono. Jeszcze jest taka publikacja. Dobra, miła. Też znam, też czytałam. Justyno. Też czytałam. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć właściwie o osobatywach, że dla mnie właśnie zaskakująco co było to. Ja jestem mamą dwóch córek, 3,5-letniej i 7-letniej. I zaskakujące było dla mnie to, jak dzieci bardzo łatwo przyjęły osobatywy. Było to totalnie, jest to dla nich naturalne i właściwie widzę, że to się zmienia u tej starszej, która jakby przebywa coraz więcej w takim środowisku, gdzie no, nawet feminatywy nie funkcjonują za bardzo, ale jakby dopóki rzeczywiście używa, jakby słyszy to w domu i to mam poczucie, że jest to totalnie naturalne i przychodzi jej to dużo łatwiej niż właśnie, nie wiem, choćby feminatywy, które też, też nie wiem, osoby, które mają dzieci pewnie wiedzą, że dzieci bardzo łatwo, takie małe dzieci, bardzo łatwo konstruują feminatywy i zatracają tę umiejętność właśnie w procesie socjalizacji. Ja zanim oddam głos osobom, które nas słuchają, bo może jeszcze komuś przyjdzie jakieś pytanie do głowy, to dodam ze swojej perspektywy, podzielę się taką obserwacją, że w opisach dotyczących kobiecości, męskości, ja jednak na tym się skupiałam pisząc swoją rozprawę doktorską, nie chodzi tylko o tę binarność rodzajową, ale chodzi też o uważność, którą poświęcamy opisywaniu na przykład bohaterów i bohaterek w warstwie narracyjnej. Proszę kiedyś zwrócić na taki detal uwagę. Na lekturach szkolnych to opisywałam, ale to na pewno można znaleźć w wielu innych miejscach. Gdy narrator przedstawia bohatera, to go przedstawia po prostu, niekoniecznie fokalizując tę uwagę na wyglądzie, ale gdy pojawia się bohaterka, postać płci żeńskiej, zawsze jest opisany jej wygląd. Ona jest definiowana przez to, jak wygląda. I dysproporcja dotycząca ilościowego zasobu opisywania kobiet i mężczyzn, no jest po prostu porażająca. To, że czytamy powieść młodzieżową i wiemy zawsze dokładnie, jak wygląda bohaterka i czy ona jest w swojej społeczności rozpoznawana jako piękna, czy nie. Oraz czy w ogóle wiemy, jak wygląda bohater, jaki ma kolor włosów, czy jest atrakcyjny i tak dalej, i tak dalej. No tego nie ma w ogóle. Więc gdy mówimy o równości płci, musimy chyba tą uważnością sięgnąć jeszcze szerzej niż tylko w odniesieniu do nazw rodzajowych, męskich albo żeńskich, albo neutralnych. Czy jakieś jeszcze pytanie? Ja mam takie krótkie pytanie. Czy kojarzą może Państwo, tutaj mam na myśli bardziej instytucje kultury albo muzea na przykład też, jakąś instytucję kultury, która stosowałaby właśnie taki język niewykluczający? Chodzi mi oczywiście tutaj o opisy na przykład, które z reguły są krótkie. Takie dobre praktyki jakby mogli się Państwo podzielić przykładami. Dziękuję.
To ja tak na szybko, bo ja poza tym, że współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, też współpracuję na przykład z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i ten warszawski MSN. No to jest instytucja, którą uwielbiam i tam faktycznie no, te opisy są ważne na kwestie języka niewykluczającego. Polecam bywanie w MSN-ie, szczególnie gdy się otworzy ten nowy gmach przy placu Defilad. Ja widziałem podobne opisy w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. I te mniejsze instytucje potrafią działać. Nie znasz? O, jest przecież Muzeum Historii Kobiet. A, Muzeum Historii Kobiet. Nowa instytucja, polecamy. Jeszcze nie byłam, ale trzeba będzie. Pytania? Czy ja już kończę to spotkanie? Czy ty kończysz to spotkanie? Pytanie z sieci. Żyjemy w świecie nowych możliwości. Pytanie z przymrużeniem oka. Który z feminatywów będzie najdłużej musiał starać się wejść do powszechnego użycia, wobec którego feminatywu jest największy opór? Jak rozpoznajecie tę sytuację? Ja bym powiedział, że adiunktka z powodów jednak trudności z wymową. Tam faktycznie jest taka zbitka NKTK, która jest dość trudna do wymówienia. W awatarze Na'vi tak mówią i oni tak potrafią, a my mamy mały problem z tym. Więc ja myślę, że ta adiunktka może stawiać pewien opór, bo jeżeli patrzę na te rzeczy, które budzą kontrowersje, powracająca kierowczyni, czy robiąca właściwie nową karierę, zupełnie odmienną od poprzedniej gościni, one się już osadzają, prawda? No a ta adiunktka myślę, że może jednak. Czy ja mogę tylko w odniesieniu do tego, co powiedział Maciej, chciałabym wejść tutaj w taki filologiczny spór. Tak jak ustaliliśmy wcześniej, nie zawsze musimy się ze sobą zgadzać. To jest dla mnie ciekawe, że ja trochę śledziłam na przykład to, że mamy pomysły i na stosowanie formy doktora i doktorka. I teraz, czy według was adiunkta jest jakimś wyjściem z tego impasu? To znaczy, no, moim zdaniem tutaj będzie musiało dojść do takiego uproszczenia, bo to jest naprawdę trudne. To znaczy, mamy badania, które przeprowadzono w zeszłym roku na Uniwersytecie w Lublinie bodaj, dotyczące właśnie sprawiania trudności w wymowie feminatywów. No i okazuje się, że chirurżka, architektka absolutnie tych trudności nie sprawiają. To znaczy, przy pierwszej próbie 97,3% ankietowanych wymawia to poprawnie. Pozostała część przy próbie drugiej po autokorekcie lub wahaniu. Nie ma nikogo wśród osób badanych, kto by sobie z tym nie poradził. No i jedynym tym słowem problematycznym faktycznie jest ta adiunktka, gdzie 40 parę procent zaledwie za pierwszym razem wymawia to słowo poprawnie. Ono jest obiektywnie trudne, więc ja myślę, że tutaj może dojść do jakichś uproszczeń. To na pewno, bo polszczyzna to jest stary mechanizm. Ja tylko ad vocem do tego badania, niestety to nie jest najlepsze badanie. To znaczy, to jest pierwsze badanie, może dlatego nie jest najlepsze. Ale to po pierwsze, ale po drugie, gdyby dostali państwo teraz taką listę wyrazów do przeczytania, feminatywów, no to co się dzieje? No odzywa się nas trochę, przepraszam, szkoła, teraz mam zadanie, muszę przeczytać to, prawda, w sposób dobrze, poprawnie, jak wiersz trochę. To niczego nie sprawdza. Bo my nie używamy wyrazów w izolacji. My używamy wyrazów w otoczeniu innych wyrazów. I nawet zwykłe słowo tak może stać się trudnym słowem, jeżeli poprzedzające kończy się na T, a następujące zaczyna się na K. Więc kat, tak, krtań to już jest trudne tak, prawda? A nie łatwe w izolacji. W związku z tym dobrze, że takie badanie powstało, natomiast ono zostało dość potępione nawet w czambuł, bym powiedział, w środowisku językoznawczym, ale być może, znaczy na pewno to jest pierwszy krok do tego, żeby to jednak badać, na przykład podłączając nasze mięśnie do odpowiedniej aparatury, bo tak się też bada napięcie mięśniowe w przypadku wyprodukowywania różnych głosek i wtedy rzeczywiście można sprawdzić, ile siły musimy włożyć w to, żeby daną zbitkę spółgłoskową wypowiedzieć. Ale rzeczywiście adiunktka, no tutaj adiunkta chyba byłoby o wiele łatwiejsze. To nawet bez badań można sobie sprawdzić, że trudna zbitka spółgłoskowa. Ja właśnie, jak zadałaś to pytanie, to pomyślałam, że to będzie twoja odpowiedź, Maciek, adiunktka. Ale dla mnie adiunktka jest tak samo trudna jak adiunkt i nie widzę żadnej różnicy między jednym i drugim.
Ja myślę sobie, że to wcale nie chodzi o to, czy łatwo się wypowiada, czy trudno się wypowiada. I najtrudniej paradoksalnie będzie nam zaakceptować, nie wiem, inżyniera, inżynierkę, chirurżkę, profesorkę, prezydentkę, dokładnie, czyli znów ponownie ministrę, tak. Czyli znów jakby rzeczowniki, które wiążą się z jakąś funkcją, z prestiżem, z jakąś pozycją społeczną. I mam takie poczucie, że jak obserwuję jakieś właśnie debaty, gdzie różne osoby podnoszą wątpliwość używania właśnie feminatywów, to mam poczucie, że właśnie one głównie koncentrują się na takich przykładach, niestety. Ja bym dodał jeszcze jeden tutaj feminatyw, który faktycznie myślę, że jeszcze chwilę to zajmie. To jest sędzina, która się nam zneosemantyzowała i może oznaczać kobietę sędziującą. I tutaj jest bardzo duży opór środowiska prawniczego i myślę, że on trochę potrwa, aczkolwiek ten opór jest... Ja miałem parę szkoleń w firmach prawniczych, jakichś językowych i zawsze tam zadaję pytanie, kto słyszał na studiach, że sędzina to jest żona sędziego i absolutnie wszyscy podnoszą ręce, a jakby mówienie, że sędzina jest żoną sędziego w XXI wieku jest po prostu, użyję języka prawniczego, poświadczenie nieprawdy, to znaczy to jest tak, że to znaczenie istnieje, ale jest archaiczne, to jest tak, jakbym powiedział, że kutas dzisiaj głównie znaczy jednak chwościk u szlacheckiego pasa. No nie, dzisiaj nadal znaczy to, ale to nie jest to takie podstawowe znaczenie i zadaję drugie pytanie pod tytułem: kto słyszał, że sędzina jest formą poniżającą, uwłaczającą? I znowu wszystkie ręce idą w górę i jeżeli się przez x lat studiów wbija ludziom do głowy, że ta forma ciebie poniża, dlatego że żeby zostać sędziną wystarczy dobrze wyjść za mąż, no to ja rozumiem, że to może zostać w głowie i może to po prostu być tak nacechowane. I absolutnie to nie jest postulat o to, żeby nazywać panie sędzie, które chcą być paniami sędziami, żeby nazywać je sędzinami. Nie mamy do tego prawa. Aczkolwiek no, powtarzanie tego typu rzeczy właśnie pewnego rodzaju programowanie tutaj stosunku do tego słowa uważam za rzecz karygodną. Co więcej, słyszałem nawet o takich praktykach, że jakiś profesor, a może profesorka prawa, nie pamiętam teraz, mówił, że jeżeli ktoś po prostu będzie używał tego słowa, to nie może liczyć na to, że zda egzamin. Zresztą nawet nie trzeba tego biednego szlachcica sięgać mu tam, tylko wystarczy pomyśleć o Krawcowej, która tradycyjnie jest żoną Krawca, bo przyrostek owa... No właśnie, przyrostek owa to przyrostek, który odpowiadał za tworzenie nazw żeńskich od mężowskich. Zresztą także własnościowych, bo kiedyś kobiety definiowano przez przynależność do mężczyzny. Niestety, więc Krawcowa to była żona Krawca, tak jak szefowa to była żona szefa. Więc, ale sędzią jest o tyle szczęśliwa sprawa, że to jest rzeczownik, który kończy się na A, tak jak większość rzeczowników rodzaju żeńskiego, więc może być używany po żeńsku, czyli będzie ta sędzia tej sędzi, o tej sędzi z tą sędzią i tak dalej, i tak dalej. Mamy przecież psychoterapeutę w ten sam sposób. Mamy, kto tam jeszcze jest z takich... Psychiatra oczywiście, logopeda właśnie byłby kolejnym przykładem. Nie trzeba tutaj tworzyć nawet specjalnie feminatywu za pomocą przyrostku. Wystarczy zmienić po prostu sposób odmiany, paradygmat odmiany z męskiego na żeński i one świetnie funkcjonują. Czasami problem się pojawia w liczbie mnogiej, bo tam mamy tę niemęską osobowość, która jednak kulturowo jest deprecjonująca, bo będą wtedy te sędzie, prawda? W liczbie mnogiej. No tutaj już kwestie przyzwyczajenia estetyki, ale to też jest do przepracowania i przećwiczenia. To nie jest tak, że to jest blokada raz na zawsze. Więc da się to wszystko zrobić. W odniesieniu jeszcze do tego stopniowania prestiżu, też myślę teraz o tym, że w dokumentacji szkolnej to jest całkowicie znormalizowane, żeby podpisywać, że jest nauczycielka mianowana inicjatorką jakiegoś projektu, ale jak wielki opór jest przed tym, żeby w oficjalnym dokumencie podpisać, że dyrektorka. Prędzej będzie dyrektor i żeńskie imię. No i mamy też nauczycielki akademickiej, to już nie bardzo, prawda? Już nauczyciel akademicki. Nauczycielka w szkole, jeszcze okej, okay, jeszcze nam przejdzie. No tutaj jest cały czas problem z tym prestiżem, dystrybucją prestiżu powiedzielibyśmy. Mili Państwo, to już jest taki moment, że można zamykać to wspaniałe spotkanie, ale można też je jeszcze troszkę przedłużyć. Czy chcemy tego? Czy chcemy je wydłużyć? Proszę, jeszcze głos. Tak, teraz wróciliśmy do feminatywów i mi się tak przypomniało, że
na przykład na Google mi tak zawsze na czerwono podkreśla feminatywy. Co zrobić z tym? Czy wiecie coś, czy może coś już się z tym dzieje właśnie w tych autokorektach? Czy jesteśmy w stanie jakoś to egzekwować? Dodaj do słownika, gdzie można. Ja tak wszystkie feminatywy, których używam i podkreśla, to dodaję po prostu do słownika. Znaczy, Word ma niestety wgrany dawny, stary słownik ortograficzny, to po pierwszej poprawnej polszczyzny też. Zresztą no, nasz słownik poprawnej polszczyzny, ten, który tam niby został wydany w 2014 roku, to jest przedruk słownika z 1999 roku, który właściwie jest przepisanym słownikiem z lat 70., czyli powstawał na materiale z lat 50. i 60., a w dużej mierze to jest przepisany jeszcze starszy słownik, przedwojenny. I w związku z tym no, my nie wiemy tak naprawdę, czym jest współczesna norma językowa i co jest poprawne, a co nie. W pewnej części wiemy, w pewnej części nie wiemy i takie słowa on podkreśla nie dlatego, że uważa je za błędy językowe, tylko dlatego, że ich nie rozpoznaje. W tym sensie, że to są jakieś neologizmy, których nie ma w słowniku, więc dla bezpieczeństwa należy je podkreślić, żeby zwrócić naszą uwagę na te formy. Z ciekawostek dotyczących tego, jak wiele nie rozumiemy w mechanice podpowiadania słów i słówek w programach służących do obsługi tekstów sieci na przykład, raz próbowałam wysłać maila, w którym napisałam na końcu jesienne pozdrowienia i proszę sobie wyobrazić, że on zaproponował wiosenne pozdrowienia. Naprawdę. Czy to już było to ostatnie? Czy ktoś jeszcze z was chciałby coś dodać? Słuchajcie, nasze spotkanie się kończy, nasz czas dobiega końca. Czy coś chcecie powiedzieć na pożegnanie, na zamknięcie tego spotkania? Justyna sięga po mikrofon. Tak, ja chciałam po prostu bardzo podziękować za udział i za zadawanie pytań. Myślę, że to bardzo ubogaciło tę dyskusję i też jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na osobatywy. Jedziemy rundką. Ja też bardzo Państwu dziękuję. Ja się czuję syty bardzo po tym spotkaniu. Bardzo dziękuję Państwu. Macham do Państwa, którzy siedzą po drugiej stronie rzeczywistości. Wam bardzo dziękuję oczywiście za udział, za rozmowę i Tobie, Olu, za prowadzenie. Bardzo plastyczne, imponuje mi to bardzo. Życzę Państwu zachowania swojego językowego dobrostanu. Żeby Państwo z takim dobrostanem szli i szły przez życie, bo to miłe jest uczucie jednak. Ja również Państwu bardzo dziękuję, Wam bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć tyle, że miałem dzisiaj bardzo zły dzień, bo spałem 3 godziny, utknąłem potem w pociągu na wiele godzin, a w tym momencie ten dzień jest jednak całkiem dobry, całkiem miło się kończy. I też zwróciłbym się tylko na końcu z takim postulatem, żebyśmy w komunikacji po prostu zawsze myśleli o tej drugiej osobie i o tym też, że warto do siebie dotrzeć, a nie na przykład skupiać się na prywatnych wymaganiach estetycznych co do tego, jak druga osoba mówi. Ja chciałabym powiedzieć, że jestem dumna z przebiegu tej rozmowy, że udało ją się zorganizować. Dziękuję Wam bardzo, że przyjęliście zaproszenie i przyjęłaś tu Justyno, żeby uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu dotyczącym równości płci, ale też w ogóle inkluzywności języka. I moderowanie tego spotkania było dla mnie czystą przyjemnością. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za przybycie.